Witamy Was serdecznie. Niedziela. Coraz bliżej mecz Polska-Walia. Dzisiaj nie będziemy robić Poznań kontra Warszawa, chociaż jest ze mną Paweł Glaszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. I Łukasz Olkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Onet. Tak. Dzień Przegląd dobry. Sportowy. Przegląd sportowy. Onet, dziękuję, że mi pomogłeś. Jest Paweł Głaszewski, prawda? Futbolu, piłka nożna, także nasz program Poznań kontra Warszawa. Dzisiaj nie zrobimy Polska kontra Walia, bo nie wiem, kto będzie byłby z Was reprezentantem Walii, więc będziemy tylko za Polską. Dajcie łapkę w górę na początek. Cieszymy się, że jesteście, że nas oglądacie, więc o co tu chodzicie w tym programie? Porozmawiamy oczywiście o tym, co przed, co po i o 15.45 konferencja prasowa dwóch jakże wygadanych piłkarzy, czyli Nikola Zalewski i Bartosz Slizz. I my dzisiaj sobie to mówimy. o czym oni będą rozmawiać i też Pomówimy sobie o tym, co przed meczem i jakie moi goście, eksperci mają spojrzenie na to, co było, panowie, bo ja nie widziałem, żebyście wy się chyba wypowiadali, może Łukasz się wypowiadał na temat Polska Estonia. Paweł chyba prawda futbol ekstra, wiem, że była gra. Być prawda być futbolu? futbolu, ale mieliśmy problemy techniczne, bo coś. Problemy techniczne? U no to ciekawe. Nie działało, <laughs> więc, yy, więc tak. No to panowie, w czym pomoże nam ten mecz z Estonią? przed meczem z Walią i na co wam w ogóle odpowiedział ten mecz polski z Estonią? Bo tak wydaje mi się, że w narodzie zapanował optymizm, którego jeszcze przed tym meczem nie było. I to nie jest tylko kwestia w wyniku, który był, Łuko. No nie, no bo trudno mi coś powiedzieć o defensywie naszej, poza taką jedną serią błędów, gdzie dekoncentracja chyba zdecydowała, że straciliśmy tego gola, ale tak naprawdę ta defensywa, o którą się tak martwimy, to nie została sprawdzona. A pewnie no pewnie, no dużo, dużo więcej tej roboty będzie z więc o tej defensywie nic nie wiemy. Natomiast o ofensywie, no sporo nam się tak rozhuśtała i ja. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, taka polska była pełna werwy. Nawet się od tego odzwyczailiśmy, że oni wychodzą, tacy dobrze nakręceni, tacy z wigorem, i to mi się ta kadra podobała. I zobaczcie w jakim momencie jesteśmy, że, że musimy to gdzieś wyłuszczać, chwalić, że, że ta kadra chciała grać, była taka pazerna. No ja, ja dawno takiej kadry nie, nie, nie pamiętam. Raczej pamiętam ten 2023 rok i te zwieszone głowy i zbite psy, jak schodzący z, z Morawy, czyli, czyli nasi kadrowicze po kolejnym rozczarowaniu, więc. Więc, więc tutaj, takie do, dobre, dobre fluidy, dobry nastrój tej kadry. Co jeszcze zapamiętam, no skrzydłowi, wahadłowi nam się tutaj pokazali. Nie ma co wracać do czasów Grosicki, Błaszczykowski, kiedy nam napędzali tą kadrę boki, ale tutaj, tak bardzo obiecujący występ. No, i jest, można strzelać gole bez Roberta Lewandowskiego. Pięć goli kadry, żaden z nich z, Robert, z udziałem Roberta Lewandowskiego, jakby strzelającego, ale Robert Lewandowski, który namawia przecież w wywiadzie z Mateuszem Święcickim, chciałbym, żeby inni wzięli odpowiedzialność, no to wzięli. No to dobrze, oczywiście tutaj Robert, Robert ma swoją robotę do wykonania w Cardiff, dużo, dużo ważniejszą. Tam będzie, tam będzie każdy gol na wagę złota, ale to takie. Takie fajne, fajne, optymistyczne akcenciki, że, że jest, jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Jakby było w tym meczu, oczywiście my Roberta nie wypychamy, bo, bo jest nam potrzebne. Tak. Piotr Kzieliński powiedział po meczu w strefie mieszanej, że on nie pamięta tak łatwego meczu reprezentacji Polski. I tak na dobrą, na dobrą sprawę, jak tak sobie odtwarzałem, to nawet, okej, okay, mieliśmy słabą grupę, graliśmy z Wyspami Owczymi. One, przypomnijmy sobie te mecze z Wyspami Owczymi. One nie były wcale. takie. Męczenie owiec. <laughs> okej. Okay. No to tak, taka okay. prawda. No. No tak, tak, Gleby musiał skarnego ratować sytuację. To, to prawda, ale nie, no tutaj Piotrek Zieliński powiedział wprost, że on nie pamięta tak łatwego spotkania. Strzelamy w końcu 5 goli. Ta drużyna, mam wrażenie, że taką pewność siebie złapała. I to, co Uko powiedział, bo nawet w tych meczach, kiedy nawet mieli grać piłkarze reprezentacji Polski o życie to nie było widać takiej chęci zdemolowania tego rywala. Nie było tak widać takiej chęci, że naprawdę oni wychodzą i grają na maksa. Ten mecz z Estonią jest takim no małym promyczkiem, ale pamiętajmy, że to jest, to jest Estonia. No, że my tutaj dyskutowaliśmy przed meczem o tym, czy Kosta w huknie z rzutu wolnego, czy nie huknie, więc to... Rodzony pesymizm naszego narodu tutaj wychodził, że to, nawet... To wiesz, z uzasadnione to w Moldawii, nie? 2023 rokiem w ogóle. Słuchajcie, tak, tak, jeśli tak. wygraliśmy jedno spotkanie tylko z Albanią, z tej Trójki powiedzmy Albania, Czechy, Mołdawia, to rozumiem te sceptyczne głosy w pewien sposób, chociaż tak patrzę się w tą kadrę, mówię, że no jak tu się coś wydarzy, to naprawdę nie zasługujemy na nic, bo mi się wydaje, że jesteśmy na takim naprawdę ostatnim terminie, że już nawet wykładowca zamknął, powiedział, że nikt więcej nie zdaje, ale dobra, macie jeszcze ten ostatni i taki przyjdzie też we wtorek. i co myślicie w ogóle jak patrzyliście na przykład na defensywę naszej kadry bo wiadomo jak to polacy musimy trochę ponarzekać czy wy byście coś zmieniali w tej defensywie w ogóle już tak trochę przejdziemy do tego jak wy to widzicie na mecz z Walią może Ja, ja tylko jeszcze spuentuję to właśnie jakby to co mówi Paweł i Piotr Zieliński czyli że najłatwiejszy mecz ale kadra sobie pomogła żeby to był łatwy mecz właśnie ja tego wymagam od jeżeli nasze kluby grają w europejskich pucharach w pierwszych rundach ze słabszymi jeżeli kadra gra z dużo słabszymi no to zamykasz szybko ten mecz ty pokazujesz im wybijasz im z głowy w ogóle jakiekolwiek nadzieje na dobry na Dobry wynik i ta kadra to zrobiła. I to, za to ja zawsze będę chwalił, że tak szybko ten w zasadzie mecze rozstrzygnęli w momencie czerwonej kartki, to już, to już oni rzucili ręcznik, Estończycy, i, i było wiadomo, jak to się skończy. Natomiast, no, tak jak mówiłem, my nic nie wiemy o tej obronie. No, seria, seria tych błędów nie tylko oczywiście jest zamieszany Jan Bednarek, ale i wcześniej ta, te były pomyłki naszych piłkarzy, więc no, największe obawy są te, z, tą, z tą obroną, ale czy bym zmieniał. Myślę, że Michał Probysz nie będzie zmieniał, bo, bo gdzieś gdzieś pewnie no postawi na tą, na tą trójkę, która zagrała, aczkolwiek no cały czas jest w głowie ten Jan Bednarek, który, który jest zamieszany w stratę tych, tych goli. Ja trochę żałuję, że my nie zweryfikowaliśmy Pawła Bochniewicza tak, tak, tak mocno, jeżeli chodzi o kadry, że on ma mało występów i w zasadzie nie wiemy nic o nim jako, jako reprezentancie jest, jest Bartek Salamon. który też się wypisał na, na miesiące, gdzie, gdzie być może dzisiaj mówilibyśmy o nim jako szefie, szefie obrony, ale tego powiedzieć nie możemy, bo Bartek dopiero wrócił i nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale według mnie jest w, nie jest w takiej formie jak przed, przed dyskwalifikacją. Wtedy to była taka naprawdę ostoja i lider, lider Lecha i, i taki kandydat do, do kadry. Teraz ja mam więcej wątpliwości wobec, wobec niego. Nie wiem, czy wy Tak zgodzicie. samo dużo mamy wobec Jana Bednarka. Ja bym jednak tutaj akurat na Bartka Salamona kosztem Jana Bednarka postawił, po prostu bo wiem, że on w najważniejszych meczach dla Lecha Poznań, chyba Dawid się do hmm. niego zgodzi, no dojeżdża i jest tym piłkarzem, nie jest, ja się zgodzę z tym, co, co Uko tutaj powiedział, czyli nie jest w takiej formie, jak w jakiej był marzec poprzedniego roku, czy, czy luty, ale powoli dojeżdża, bo jak mielibyśmy mówić o kimś pozytywnie spośród piłkarzy Lecha Poznań, to oprócz Bartka Mrozka, to byśmy pewnie powiedzieli o, o Bartku Salamonie za ten 2024 rok. Ja tak szukam w głowie jeszcze, ale to faktycznie zbyt wielu tych piłkarzy Lecha nie byłoby do wyróżnienia. No tylko też trzeba pamiętać na pewno, bo ja też jestem bliższy tego, żeby ewentualnie dokonać jakiejś roszady w obronie, bo ty mówisz Łuko Michał Probyż nie zmieni. Też jestem ciekaw co ty byś właśnie zrobił, bo cały czas jest taka polemika czy stabilizować czy jednak zmieniać? I Michał Probierz jest raczej tym, który pewnie to co mówisz, bardziej by chciał stabilizować. No bo jeśli my dzisiaj mówimy o Pawle Bochniewiczu czy Bartoszu Salamonie, no to wydaje mi się, że też oznaczałoby to przesunięcie Pawła Dawidowicza jako tą centralną postać do środka, znaczy jako półprawego. Pra, pół prawego, półprawego, bo tak trzeba pamiętać, że on za kadencji Paulo Sołzy zagrał w ogóle ma dziewięć meczów w reprezentacji, siedem zagrał za kadencji Paulo Sołzy i w tym meczu z Anglią właśnie grał jako ten prawy środkowy obrońca. Więc ja na przykład. By mi się to podobało, bo też mówisz Bochniewicz, mówisz Salamon, to są jednak piłkarze, którzy mają 1,94 94 wzrostu, więc od razu podnosisz ten blok defensywny. A Jan Bednarek, no wokół jego nazwiska krąży jedno słowo dla mnie, niepewność. I stąd moje obawy. Nie wiem właśnie Łuko, jak ty byś patrzył, czy ty byś zmieniał jako selekcjoner reprezentacji Polski? Ja bym chyba zmienił. Myślę, że Michał Probysz nie zmieni, ale ja bym jednak za, no za, zaryzykował, bo no zbyt często Jan Bednarek jest naprawdę zamieszany w stratę tych goli. Ja tutaj absolutnie nie winię tylko jego za tego jednego straconego gola, bo jak mówię, były wcześniej te, te błędy innych zawodników i Wojciech Szczęsny myślę, że mógł, mógł zachować się lepiej. Natomiast, natomiast tam i te centymetry przyjdą i trochę takiej. Takiej twardości jednak trzeba będzie w tym, w tym polu karnym. No Jan Badnarek mi się kojarzy bardziej, to taki dostojny obrońca, który bardzo fajnie wyprowadzi piłkę. Natomiast tam, żeby gdzieś głowę wpakować, nawet widzimy przy tym strzale, że on się jakby nie, idzie tak. taki, nie jest taki zdecydowany. Zamiast zrobić wszystko, żeby ten strzał zablokować, tak, to taki to, a tu To, unik nie, to jest, Jeszcze Żylde Jasa tak w cudzysłowie mógł sprawiedliwić za ten mecz. Ale ja widzę, bo to jest więc, gdzieś wahadłowy się znalazł po ale obrońca, no to sorry, no broni wszystkim, naprawdę wszystkim, środkowo obrońca te, te no, nosy porozbijane niech ma, no bo, no bo ma, ma bronić, więc tutaj z kolei Bardek Salamon mi się tak kojarzy, jako taki właśnie. no to twardziej w tym polu karnym, na pewno większy, większy niż Jan Bednarek, ale z drugiej strony można powiedzieć, że Jan Bednarek od tylu lat się utrzymuje na wyspach, więc też tam... Też tam, zwłaszcza w Championship, no, sporo jest tych pojedynków. No to nie zawsze to się przekłada, że fajnie grasz w klubie, że fajnie grasz w reprezentacji. O Piotrze Zielińskim przecież mówiliśmy przez wiele, wiele miesięcy, dyskutowaliśmy na ten temat. Co jest nie tak z naszą drużyną, w kontekście tego, że on w polu przecież błyszczał i, i tak jak sobie jeszcze, bo chciałem sobie to sprawdzić, no w październiku Michał Probierz Jana Bednarka nie powołał. I to też yy, na dzień dobry. Wiele, wiele mówi o tym, że on nie chciał od początku budować tej defensywy na Janie Bednarka. Bednarku. on szukał innych kandydatów, grali wtedy Kiwior, grał Peda, grał Tomek Kędziora, e, troszeczkę inaczej to wszystko było budowane, to też wydaje mi się, że dość, dość dużo mówi na temat tego, jaki miał stosunek Czesław Michniewicz, z tego co pamiętam, to też w pewnym momencie już gdzieś tam Jana Bednarka na boczne tory troszeczkę przesuwał i, i ja tu jednak bym, gdybym był selekcjonerem, to spokojnie tej zmiany bym dokonał i przesunął Dawidowicza jako półprawego, Salamona jako centralnego i kiwiora, jako tego półlewego. Tym bardziej, że Bartek Salamon, mówimy o aspektach piłkarskich, ale kiedy mecz ogląda się z perspektywy trybun i się patrzy na Bartka Salamoną cały czas mówi, on jest takim liderem jest naprawdę szef, z krwi szef, i kości tak. I, i tutaj jak to jest przedłużenie ręki trenera właśnie na boisku odpowiadające za grę w defensywie to myślę, że Bartek Salamon takim kandydatem absolutnie jest. No pasjonaci Ekstraklasy się tu spotkali, więc też chorujemy. może piłkarzy z Ekstraklasy. Oczywiście słuchajcie, zapytałem w czacie czy zmieniać, czy nie zmieniać co myślicie, więc teraz odniosę się do tego o czym tu piszecie DS, dobra, stary pijaku, przeproś za bednarka to nie wiem, czy to mam się do tego odnosić chyba nie, ale DS, nie wiem czemu tak mnie określasz, mi jest teraz bardzo przykro i będzie mi smutno, o której ta konferencja pyta Maciek, Maćku o 15.45, więc bądź z nami, za niecałe pół godziny połączą się z nami i nasz korespondent, który też tam jest, czyli Błażej Łukaszewski, Bednarek gra z Waliczykami w Champions i pisze Krzysztof Król, czyli też jest to na pewno jakiś argument, na którym pewnie Michał Probierz się pochyli i pod kątem stabilizacji bloku defensywnego Grzegorz Żukowski, Salamon plusy silny do przepychania się ustawienia sobie napastników oraz nastały fragment gry. Takie są tu tezy, Krzysztof Król nie zmieniać, Michael Cox, ja ja bym postawił na Salamona Bednarek jest bardzo niepewny Michał Ścięgielski Bednarek zawodzi zawsze niestety co mecz w którym jest zamieszany w bramkę no no też ta defensywa właśnie cała, no też nie chcę obwiniać Bednarka, ale no nie daje nam takiej pewności. No gość ma 56 meczów w kadrze. Nie chcę teraz mówić ile miał dobrych, bo nie wiem czy do dziesięciu byś taki doliczył, byś powiedział nie no Bednarek w tym meczu to był skała, nie dał się przejść. Więc to jest taki ciekawy temat. Zobaczymy, jeszcze będziemy się do tego odnosić. A Bochniewicz, ewentualnie myślicie, Walukiewicz? Może to są jakieś opcje? Czy tutaj w ogóle... Walukiewicz jak z trybun, czy by? aczkolwiek to jest Michał Probierz, więc on potrafi szybkie zaburzenie hierarchii zaskakiwać. Zaskak zaskak tak, się, tak, 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 ja pamiętam zaczną się wtrącać. Podstawowy napastnik jeszcze niedawno, teraz go w ogóle nie ma. Wiem, że trochę czasu minęło, ale to też taka degradacja z pierwszego składu Propo A propos, poza kadrę. A propos to jak sobie przypomnijcie, przed pięciu laty młodzieżowcy we mistrzostwa Europy we Włoszech. Paweł Bochniewicz też chyba w pierwszym meczu nie wyszedł w pierwszym składzie, a w drugim w tym meczu z Włochami zaczął od, od początku. No okej, okay, wtedy selekcjonerem był Czesław Michniewicz i tak dalej, też wyskoczył tak troszeczkę jak, jak królik z kapelusza, więc też na pewno to jest atut w postaci świetnych warunków fizycznych. Piłkarz, który też. Potrafi piłkę dobrze, dobrze wprowadzić. No, ja mówię, ja jednak bym. Więcej meczów widziałem Salamona w ostatnim czasie. Ja o Pawle Bukniewiczu usłyszałem pierwszy raz, jak miał, nie wiem, 15, 16, 17 lat. Nie wiem, kiedy Rafał Janas prowadził jego kadrę. I Rafał mi właśnie opowiadał o nim, że. Łukasz, ja tak inteligentnego obrońcy nie, nie prowadziłem. Ja nigdy jakby i polska piłka też nie ma wielu. Wiadomo, że od tego czasu się trochę zmieniło. Pewnie tam młodych możemy gdzieś tam kogoś dopisać. Natomiast Rafał, ja nas zwracał uwagę, bo rzeczywiście na, na taką inteligencję w grze, bo Paweł. Można o nim powiedzieć właśnie wśród tych atutów, to wzrost i ta inteligencja w grze. Te minusy, które mu nie pozwalały moim zdaniem pójść wyżej, no to, to jest motoryka, ta, ta jego szybkość. Bo, bo pewnie Paweł by grał jeszcze w lepszej lidze, aczkolwiek no też utrzymuje się w, w holenderskiej lidze, też, też jest tam bardzo szanowany, też jest tam... Kapitalem. No jak mówię, bardzo żałuję, że my w kontekście kadry gdzieś tego Pawła częściej nie sprawdzaliśmy, bo dzisiaj to jest po prostu dla nas znak, znak zapytania. Natomiast Jan Bednarek to, to nie był faworyt Czesława Michniewicza. No Czesław Michniewicz tej młodzieżówce nie rozpaczał, że Jan Bednarek nie przyjeżdża, bo miał właśnie Wieteskę, bo miał Pawła Bochniewicza. Bielika przesuwał czasami. Tak, Krystian Bielik był przesuwany, więc... No i później w tej pierwszej kadrze też było widać, że... Że, że tutaj Jan Bednarek gdzieś nie, nie zawsze grał. No plan był idealny w ogóle. Jan Bednarek przy Kamilu Gliku to, to, to pewnie byśmy przyklasnęli, gdy, gdy to się zaczęło pojawiać. tak, że Jan Bednarek obok doświadczonego, przejmie po nim schedę. Tutaj zamknę, zamkniemy sobie jedną pozycję na środku obrony, bo Jan Bednarek wydaje mi się, że bardziej aspiruje do bycia liderem niż jestem liderem, bo lider no, musi też na boisku być taką, taką, taką skałą, jeżeli chodzi o defensywy, tak jak Kamil Glik. Bo Jan Bednarek dużo mówi, mówi z sensem ale później wychodzi na boisko i są te błędy i to jakby nie uwiarygadnia go i... No to jest fajne co powiedziałeś, zdanie, że aspiruje do bycia, a niekoniecznie później się to przekłada na, na boisko, to jest to bon, bon, bon. mega w punkt. Tak i on, jak zwrócił uwagę, ile przemowy przedmęczowe, no to tam Jan Bednarek zawsze go można usłyszeć, dużo tych podpowiedzi, ale to musi, musi zatem yy, to, yy, no to, to przełożyć się na boisko, natomiast mnie ciekawi, bo Robert Lewandowski też zdaje się w TVP powiedział, że ta kadra różni się tym od tej wcześniejszej, że wcześniej miała tych liderów, czyli na, w obronie był Jan yy, Kamil Glik, później Grzesiek Krychowiak, w bramce Wojciech Szczęsny, osób. Tak, a tutaj jakby kazać tego lidera. Kiewior musi być Kivior. bo to jest Kontyczna. jedyny zawodnik, który gra. Ale nie ma takich naturalnych tak. predyspozycji do tego. Jego tak? może zbudować. Wychodzi, robi swoje i jego może zbudować piłkę dopiero, nie? Bo przyjedzie z Arsenalu, jak będzie miał już 50, czy 70 występów na kadrę Polski, to piłka go zbuduje. Bo ja uważam na przykład, że Robert Lewandowski też nie miał takich predyspozycji, a jego zbudowały jakby no, no, te sukcesy na boisku. Kube, tak, kuba Kiwiora, moim zdaniem też, jeżeli, jeżeli dalej tak to będzie się toczyło, ale ale nie widać, no Bartosz Salamon to jest taki lider no, z krwi i kości, ale też już no, sprawdzamy w metrykę, a nim to kadry tak nie zbudujemy na najbliższe trzy cykle eliminacyjne. To prawda, 33 lata Bartosz Salamon kończy w tym roku. Nie wiem czy widzieliście, ale szał zrobiła tę wypowiedź Kubyki wioraz szatni, kiedy powiedział, że jak mamy strzelić pięć, to strzelimy 5. I <laughs> widziałem, że to się wszystkim bardzo spodobało, nawet Kibicom Arsenalu, więc Czasami można rzucić jedno zdanie, i jest to takie dosadne, No bo to był taki mecz, że jak możesz strzelić 5, to strzel 5. Patrzę na czat, cały czas tutaj piszecie swoje propozycje. Salamon, Dawidowicz, Kiwor, mmm, Poznań, Warszawa, się jednym głosem. No, zdarza się i tak, pisze Wii, oui, więc no, takie bywają rzeczy. Pytacie. Ciekawe, właśnie, no X, YZ Men pisze, Pazdan, to był goat razem z Glikiem. No też wydaje mi się, że wtedy kto zagrał, bo czas często wyglądało to dobrze. Czasy Łukasza szukały, nawet się przypominają, kiedy były takie, takie historie. No widzieliśmy przed chwilą też grafikę, jak wyglądały zestawienia defensywy. No to tylko w tych pierwszych dwóch meczach grali Kiwior, Peda i Kędziora, dzisiaj tych dwóch w ogóle nie ma, ale też trzeba pamiętać, że wtedy były duże problemy z defensywą, więc cały czas patrzę co piszecie na czacie, czy daliby się nam styl przez co obrońcy, przez Krzysztof Król, no mogło być ciekawie, ale mamy tych co mamy, a my przejdziemy do kolejnego tematu, bo też chyba największą informacją wokół kadry wczoraj było dowołanie Pawła Wszołka i pozbycie się Dominika Marczuka i jak wy to odbieracie, odbieracie to bardziej jako... Celowe zagranie Michała Probierza, które było umówione. Czy jednak Dominik Marczuk przyjechał? Nie spodobał się selekcjonerowi? Dziękujemy do 21 Bierzemy kogoś, kto mimo, że nie ma formy, powiedzmy jest nie wiem, sprawdzony na pozycji prawego wahadłowego. Panie Pawle. Właśnie ja się zastanawiam, czy to było celowe, bo nie wydaje mi się, bo jednak no, gdzieś by to wyszło. Ktoś by prawdopodobnie taką informację podał, że Dominik Marczuk jest szykowany tylko na ten jeden mecz. Też nie załapał się do kadry meczowej, więc tej hierarchii u Michała Probierza nie był zbyt wysoko. Ja się zastanawiam, jaka będzie rola Pawła Szołka, bo zakładam ten optymistyczny scenariusz, czyli Przemysław Frankowski jednak będzie do gry i wejdzie w pierwszym składzie na prawym wahadle, no to tak naprawdę jego backupem jest w hierarchii patrząc po powołaniach, no jest Bartosz Bereszyński tak i dopiero gdzieś trzeci w kolejności na te prawe wahadło jest Paweł Wszołek no Paweł Wszołek piłkarz, który przecież w Champions League parę lat spędził, który w defensywie no popełnia też, też błędy, bo jednak przy kilku sytuacjach w meczach Legii też miał swój, swój udział gdzieś źle wybita piłka, gdzieś złamana linia Spalonego i tak dalej i tak dalej więc no ja się zastanawiam czy, czy Paweł Wszołek no Wydaje mi się, że tak. W kontekście pierwszego składu nie ma co w ogóle dyskutować. My rozdyskutujemy, czy on. Wejdzie ewentualnie pewnie, kiedy będzie jakiś, nie wiem, czarny scenariusz, komuś się przyda, da, kontuzja i tak dalej, i tak dalej, więc to, to tego typu. A Marczuk jedzie na młodzieżówkę, żeby, żeby wspomóc. No i ja od razu mi przyszła ta, do głowy taka myśl, kiedy pojawiła się o północy kadra meczowa reprezentacji Polski na ten mecz ze Estonią. No to kurczę, czemu ten Marczuk jest tutaj, a czemu nie pojechał na, na reprezentację młodzieżową, która grała przecież bardzo ważny mecz z Izraelem? To jest takie docenienie, tylko miało być dla Marczuka i dla Romańczuka, że lider ekstraklasy, dwóch zawodników wysyła, no ale jak przychodzi co do czego i zaczynają się problemy, to jest Paweł Wszołek brany. Ja tylko ostatnie zdanie pamiętać, jak Fernando Santos był za to krytykowany, że Paweł Wszołka do i nagle go jako pierwszego wstawił. na no już ten pamiętam w którym meczu, na zmianę od razu, i to było, że się Trenesanto zmiota, więc tutaj bro? nie wiem czy. Że to Pamiętam, powiemy, zaraz to sprawdzę. I, mecz i... wyjazdowy to był moim zdaniem to się w daje, że... A może to był narodowy, zaraz, zaraz to sprawdzę. Bo... A moment, jak na czacie pamiętacie, to przypominicie, łuko, więc co ty sądzisz właśnie o tej zamianie w takim razie? No być może jest tak, ja nie mówię, że, że akurat w przypadku Dominika, ale wielokrotnie selekcjonerzy też zwracali uwagę, że ten pierwszy kontakt piłkarza z Ekstraklasy z reprezentacją, to widać na treningach, że jednak ta intensywność jest jest y, szybsza. Nie wiem, być może tutaj to, to gdzieś Michał Probierz wyłapał, że, że gdzieś jest problem, bo to rzeczywiście taka wymiana jeden do jednego prawo prawo skrzydłowego. Y, no. I też myślę, że tutaj jest troska Michała Probierza. Michał Probierz naprawdę troszczy się też o U21, bo tam pracował i to rozumie specyfikę. Więc rzeczywiście, jeżeli Dominik nie miał w ogóle szansy, jeżeli miałby tam polecieć na, na trybuny, posiedzieć sobie, to to, to bez sensu, że nie, nie gra w U21. Nie sądzę, że to było zaplanowane, że, że gdzieś Michał Probierz to zaplanował. Pamiętacie z Filipem Marchińskim też była taka, taka historia w tym jesieniu też, że Później był w U-21. No Lech tam nawet miał przez, przez to delikatne to, to, to takie problemy. Tak. Znaczy, może nie problemy, tylko nie rozumiał za bardzo tego ruchu. Tak, no tutaj jest, jest ta troska. I był Michała, eksploatowany wtedy. Tak, Michała probierzało U-21. I być może to zderzenie takie było pierwsze, ja nie mam problemu z tym, że jeżeli zawodnik jest coś takiego, żeby się oswo oswoić naprawdę, jak się rozmawia z zawodnikami, to jest jednak inny świat. On Roberta Lewandowskiego z nas z telewizji, Piotrka Zielińskiego zna z telewizji, nawet pobyć z nim. Ja pamiętam kiedyś, że Leo, Leo Benhacker inwestował w tych młodych typu Wojciech Szczęsny, typu Grzegorz Krychowiak, pamiętacie o nim? Wojtek miał chyba 15 lat, przyjechał na zgrupowanie. No i sobie wychowaliśmy obramkarza na lata. Grzegorz Krychowiak stał się liderem środka pomocy na, na lata, więc czasami warto tak zainwestować, czasami taki nieoczywisty ruch, bo to może oddać. Oczywiście wielokrotnie nie oddawało, to tutaj nie ma, nie ma reguły. Ale ja z tym problemu nie mam, że, że nawet właśnie coś takiego, jak zapoznać się z, tym, z tą otoczką kadry, później już przyjedzie na kolejne zgrupowanie, no to będzie wiedział. Bartek Wdowik chyba też w październiku Bartek. przyjechał, był odsyłany na trybuny w tych dwóch meczach. No, gdyby miał status młodzieżowca i mógł grać w reprezentacji do lat 21, być może byśmy mieli podobną sytuację, tak? I dopiero zadebiutował w tym meczu listopadowym, więc to się gdzieś tam tak jakby no, no łączy ze sobą, tak? Że to, że jesteś powołany, to na razie przyjedź, zobacz. Jak to wygląda od środka i, i dopiero czekaj cierpliwie na, na swoją szansę, ale to jest taki sygnał od selekcjonera, że no w ekstraklasie też jesteś w stanie znaleźć piłkarzy, którzy Ci pasują do danej koncepcji. Może nie na ten moment, ale w kierunku, patrząc w kierunku przyszłości, to to jak najbardziej tak. To mamy też, zaraz chciałem się do tego odnieść, bo oczywiście patrzę, co piszecie na czacie. Michael Cox przez innej beczki, dzisiaj dobry skład, dobrze się słucha. No nie mieli chłopaki co robić, to mówią, wpadną do studia, pogadają o reprezentacji. Pytacie, kiedy konferencja, powtarzam, 15.45, Bartosz Sliż i Nikola Zalewski, Rafał Nowak, niech puści ten skład, co z Estonią, czyli chyba chodzi o puszkę, tak? A niech puści ten skład, co z Estonią, może tak, może ja już tutaj widzę oczami wyobraźni Tymoteusza Puchacza, szach, pad z Bednarkiem, zaczyna mecz od 0 do 1, więc piszcie od razu, co sądzicie właśnie o tej zamianie Pawła. Bo ja przygotowałem taką grafikę. Kto ewentualnie za Pawła w mógłby zostać dowołany i po prawej mam oczywiście mecze w reprezentacji. No i po lewej to jak wygląda to w 2024 roku. No bo czy macie takie wrażenie, że Paweł w został dowołany, bo był na miejscu? I to jest główny aspekt? Czy po prostu decydowało coś innego? Bo wiadomo, no Kuba-Kamiński dramat, tak, Kejtan Szmyt. Fajnie się pokazują w młodzieżówce, no ale taka podmianka Szmyt za Marczuka byłaby zaskakująca. że Szmyt już jak gra na wahadle, to raczej na lewej stronie niż, niż na prawej. O, no, też prawda, też prawda. O Michale skóra się od razu pomyślałem, który miał ostatnio dobry to moment. właśnie te trzy nazwiska od dołu, czyli Szmyt, Kamiński, Marczuk, to jednak to jest to, co, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli. Że tam... brak doświadczenia kadrowego. No, nie, Kamiński ma 14 lat. To. Tak? Znaczy, to jest to, to doświadczenie, jest doświadczenie ale, Izraelem... ale nie chciał rozbijać Michał Probież tej młodzieżówki, bo to po części też jest drużyna, którą on budował i która chciałby naprawdę szczerze żeby zagrała na wielkiej imprezie i tak naprawdę kiedy odsyłany na tą młodzieżówkę Damian Dominik Marczuk yy, yy, a został, no to tylko dwa nazwiska mi przychodziły do głowy Wszołek, skórać. Znaczy od razu było wiadomo, że przyjedzie Wszołek, ale mi się pod, pojawił jedyny znak zapytania właśnie skórać, tak, tych chłopaków z młodzieżówki. Absolutnie nie rozważałem, no znając to, że, wiedząc o tym, że, że Michał Probierz jednak no chce, żeby ta młodzieżówka zagrała w tych młodzieżowych mistrzostwach. Ale to odpowiedź na pytanie, to Wszołek był na miejscu i to jest główny powód, czy po prostu też z tych nazwisk no było to jedyne rozwiązanie wszego ostatnio czerwona kartka, teraz jak dobrze chyba kojarzy dwa mecze zawieszenia. Panie że nie będzie w meczu z górnikiem i zagielonią. Pa, Paweł, wiem, że to sprawdzał. Musielibyśmy poznać, czy w ogóle Michał Skóraś przepisy pozwalały na, poz na I czy pomalanie. był na tej szerokiej liście, bo to trzeba pamiętać. A widzisz, czyli. A pójść krok no, dalej. Kurczę, zakładam, że mógłby być jednak Michał Skóraś. No, nie mamy też... na ten temat wiedzy. Nie tak? mamy na ten temat wiedzy, nie mamy też wiedzy, czy Paweł Szolk był. No, zakładamy, że był teraz, Ale tak? Wiesz, nawet Paweł <Szołek> jest tutaj z Legi. Telefon Cezarego Kuleszy do Dariusza Mioduskiego no, Więc właśnie też szukam, czy to. Jakby nawet to nie jest. Czy trenera trenera do trenera i. A ja nie mam takiej wiedzy, no bo to, to też Michał Skóraś się mi tego nazwiska najbardziej brakowało, jeżeli chodzi o, o powołania. Natomiast patrzcie, co się dzieje: no ilu skrzydłowych wypadło? No, wypadł Kasz, nie wiemy co z Frankowskim, de facto nie ma marczuka, czyli. Numer jeden i dwa, czyli kasz, Frankowski Kasz. Yy, duży znak zapytania w ogóle, co się będzie działo z, z Frankowskim. No taka niecodzienna sytuacja. No, dzisiaj możemy sobie też gdybać, czy można było się właśnie lepiej zabezpieczyć. zabezpieczyć. Czy gdyby no był od pierwszego dnia zgrupowania, nie? Czy, 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 czy to nie byłoby lepsze. Ale no to takie... To też mówiliśmy o tym, że te powołania na marcowe mecze no, nie wzbudzały zbyt wielu kontrowersji. To jest takie jak... Przygotowujemy sobie listę, nie wiem, 25, 27 powołał Michał Probierz, tak, na to zgrupowanie. No to układając, zakłada, że masz trzech bramkarzy Zgadza się. i sobie układasz, no masz dwóch prawych wahadłowych. Ten tak. Marczuk jest jako trzeci, jako taki backup. No może być Nikola Zalewski, który przecież też nie ma problemów z graniem prawowym. Jest, jest Bartosz Bereszyński, więc tak, pozycja po pozycji, jakbyśmy sobie analizowali listę powołań, wszystko wydawało się w teorii absolutnie zabezpieczone. No to słuchajcie, Przemek Frankowski nie tyle udzielił wywiadu, został zapytany na kozetce przez Adama Delimata we vlogu, co mu dolega. Kto nie oglądał, to jest najnowszy vlog Łączna z Piłka z dzisiaj. Mamy krótki materiał, sobie pozwoliliśmy wyciąć i zaraz się do tego odniesiemy, więc jak mamy, to bardzo proszę. Ważne pytanie Franiu, jak samo poczucie? Lekkie stuczenie. Mhm. No, generalnie myślę, że, że będzie dobrze. To w starciu, nie? Gdzieś tam z przeciwnikiem, pod koniec pierwszej połowy, tak? Tak. Ja i on pojechaliśmy na ślizgu. Mm -hmm. a, od razu po pojedynku wstałem, ale odczułem ból. No i na drugą połowę już nie dałem rady wyjść. Ale co tam od razu była decyzja, żeby w przerwie na, na wszelki wypadek zejść? czy mm, Raz, że chyba nie było sensu ryzykować, a dwa, mm. że nie dałbym rady na, na drugą połowę wyjść. Mm -hmm. A jak teraz pod kątem treningu to jest planowane? Wychodzisz gdzieś tam delikatnie, czy? No cieszę się, że w kadrze mamy sztab na wysokim poziomie, to no, mam nadzieję, że mnie to prowadzą. No, działamy co chwila, co chwila jestem w gabinetach, miałem dzisiaj rano basen. Y, Jutro po południu mam rower i, i pomału idziemy do przodu. Czy co, wychodzi, że że wszystko jest w tych rękach, tak? Tak, trzymaj. jednego takiego wyciągnął, więc mam nadzieję, że i mnie pomoże. Trzymamy kciuki w takim razie. Czy wyciągną tego przemysła frankowskiego? Bo jak nie, to od razu do Was jest takie pytanie. Cztery nazwiska sobie zapisałem w tym momencie: Puchacz, Bereczyński, Szałek, Grosicki. No bo chyba ci zawodnicy byliby rozważani, gdyby ewentualnie przemysł Frankowski nie dał rady. Pytanie też poprosiłem o to Błażeja, Może zapytać się, właśnie czy Nikola Zalewski ma jakieś preferencje odnośnie grania na wahadle, czy grać z lewej czy z prawej strony? Zakładam, że powiedz dla niego to nie ma znaczenia, ale jednak może powiedzieć coś innego. Więc panowie pytanie do was: co gdyby nie Frankowski, czyli żołnierz Michała Probierza? A czy Grosicki na wahadę, Ja sobie tego nie wyobrażam. Absolutnie. No pod dyskusję to rzucam. Nie, tak? w, nie w starciu z takim rywalem, no, jednak Paweł Wszech jako zawodnik dowołany do pierwszego składu, też mi się gdzieś od razu. No, no nie zgadzam w kontekście tego tak, jakich jak, jak ruchów decyduje, do jakich ruchów, jakie ruchy wprowadza Michał Probierz. Więc no, tutaj ja bym się zastanawiał, chyba Bartosz Bereszyński to jest taki naturalny prawy wahadłowy, który no, zabezpieczy przede wszystkim defensywę. I tutaj daje taką, taką solidność i, i to, że ta prawa strona nasza... Paweł to się wtrąca też z trybun. On no też z trybun. Do pierwszego składu też o tym rozmawialiśmy? No to, to prawda, Ale tylko. Jednak się, że... jest powołany, a nie dowołany. Tak, tak, tak. Więc w hierarchii sychała probierza. Tak. Jest... Jednak wypa może wypaść dwóch yy, prawoskrzydłowych. Yy, jeden już wypada, dwóch, no to gdzieś to trzeba uzupełnić te braki. Nawet z trybun. No zgodzę się z Pawłem, no Bartosz Bereszyński to raczej już takie te nasze bałki nie będą tak rozchulane ta jedna strona do przodu, natomiast, natomiast na pewno lepiej zabezpieczy defensywę. Ale wiesz co, mi się wydaje, że od razu wtedy może Zaleski sobie pozwolić na więcej w ofensywie, bo jednak to, ta prawa strona będzie troszeczkę obniżała i, i to będzie taka trochę hybryda w stylu kiedyś Paulo Souzy tak. ale, ale to jest takie no, no niewykluczone, tak jak są te odwrócone wahadła, choćby w Legii Warszawa, kiedy gra Kun i Wszołek, no to Wszołka, Średnia pozycja zawsze jest zdecydowanie wyższa niż Patryka Kuna, tak troszeczkę asymetrycznie, prawda? To, to wtedy na boisku wygląda. Na pewno Paweł Wszołek to jest taki typowy wahadłowy, gdzie gra tak ostatnio przez dłuższy czas, więc jest to zrozumiałe, że jest taką zmianą jeden do jednego. No ale to Was zapytam, bo nie powiedzieliście o tym, puchaczu, no jednak jest to piłkarz, który wszedł. Był jako ten trzeci, teoretycznie, bo wszedł. Frankowski, Zalewski, potem kasz i za kasza puchacz, więc na logikę można by powiedzieć, że to puchacz jest tym pierwszym do gry. I myślicie, że to ma rację bytu, że gdyby, oczywiście odpukać, bo ten materiał. Trochę pozwolił chyba uwierzyć, że tego Franka uda się postawić na nogi. Wczoraj pracował na rowerku stacjonarnym, Pewnie do ostatnich minut będzie walka o to, żeby go postawić na nogi, więc może puchać, panowie, czy wy tego nie czujecie tam nie było widzicie? nikogo innego na ławce już dostępnego na wachlarzu. To no, też mógłbyś tam po, po, pomyśleć, nie wiem, wiem, no Grosika dać chociażby, który. Grosik no, na wahadzie. Ale wiesz, no Paweł, w tym meczu to Grosik nie musiał się za siebie oglądać jak w meczu z Koroną Kielce na przykład, bo tam się z kolei nie oglądał i był przez to problem. Więc jakby alternatywa jakaś była, no znalazłbyś. Ostatnia, w sensie Ostatnia. moim zdaniem, puchar było. Ostatnim wahadłowym, którego mogliśmy wstawić, tak, tak mi się wydaje. Czyli, no dobra, ale to puchacz tak czy nie, waszym zdaniem? Czy jednak w, w, myślicie, że prędzej wtedy Bereszyński? Skoro Zaleski dobrze wygląda na lewym wahadle podczas dwóch ostatnich wahadłów. szukasz czegoś na prawej wtedy? Szukam czegoś na prawo. No dobra, no to też jest jeszcze, jeszcze taka kwestia, panowie do was, bo czekamy na konferencję jeszcze kilka minut, no, od 15.45 się zaczyna. Miałem też Pytałem was właśnie już o pierwszą zmianę w defensywie no to teraz już konkretniej czy coś jeszcze by się zmieniali w składzie na walię jak tak to kogo jak tak to co czy może jesteście fanami stabilizacji tak fantastycznie zagraliśmy ze Stonią, że ci co są do boju Polską. No jest dyskusja wokół Bartka Slisza i Karola Świderskiego jeszcze gdybyśmy tu mieli takich wyróżnień, tylko czy Bartek Slicz co mógł w tym meczu pokazać Bartek Slisz Okej, okay, tam jest zamieszany no to to jest minus ale... Ale generalnie no, prosta robota była dla niego w tym w meczu. Tym Estonczycy mieli kłopot z wyjściem z własnej połowy. To co u Bartka no, może tak niepokoić, to ta liczba rozegranych minut. Ten sezon tam się dopiero rozkręca. On zdaje się ma 263 minuty rozegrane w tej, w tej rundzie po transferze, więc to. Ale chyba bym nie, nie zmieniał Bartka. Bartka. A tak. Slisha. No i Karol Świderski, tylko no, kto. Mariuszu Świderowi Walia to nie, to leżała. To... Karol Świderski jest takim zupełnie innym napastnikiem niż Robert Lewandowski, bo jeżeli weźmiemy tych dobrze czujących się w polu karnym Buksę czy Krzyśka Piątka, no to Robert Lewandowski co, będzie się musiał cofać, trochę wycofywać poza pole karne? Ja wolę mieć Roberta Lewandowskiego w polu karnym a zanim tego rozbieganego Karola, Karola Świderskiego, więc myślę, że zmiany będą minimalne, tak, tak podejrzewam u Michała Probierza. No też dużo, dużo zależy od tego zdrowia Przemka Frankowskiego. Mi się tak kojarzy te, te zbicia krwiaki z Wojtkiem Szczęsnym i 2016 rok mecz. Z Irlandią kiedyś się wydawało, my pierwszy raz usłyszeliśmy tam jako dziennikarze na miejscu: no ma krwiaka, to tam zaraz wróci, ale tak nie było hmm. prosto Wojtkowi wrócić. A później już się tak potoczyło, że Łukasz Fabiański bronił, ale, ale to też cię może wyłączyć na kilka, kilka dni ładnych. To, to, to dzisiaj pewnie to jest po prostu rozbijanie tego przez, przez fizjo, więc to też nie jest taka prosta sprawa. Zależy, jak, jak, jaki stopień jest tego stłuczenia, ale ten optymizm przemka tutaj mówi, że, że, że może, może zagrać. Paweł, też zanim oddam Ci głos w tym temacie zmian, to zadam Wam to pytanie na czacie. Kto ewentualnie Sława Frankowskiego, więc przeczytam kilka Waszych opinii na ten temat. Macie do basa, zmiana ustawienia i bez wahadu wtedy Zalewski płach skrzydła. No to jest wariant, którego chyba w ogóle nie przewidujemy zmiany ustawienia, bo to by Michał probierz zaskoczył nie tylko, wydaje mi się, nazwali, ale mógłby i reprezentantów zaskoczyć. Za wszyscy jest... nie mamy prawego obrońcy no. dzisiaj. No Normalnie. bereś. Bereś, Tak, no, okej, okay, przepraszam. Być, Oberyś, ale znowu tak. widzisz, musimy szukać na trybunach. Czytam dalej: Bartek B, ja bym do puchacza na drugie Zalewskiego Puchacz już grał kilkanaście meczów w kadrze. W tym kilka sporej wadze, na przykład w Tiranie lub na Węblej z Angiąglu, to byłby mieszczę z Hiszpanią, który mu wyszedł, więc powiedzmy, jest to gość, który mógłby unieść ten ciężar. Michał Gdańsk Grosik da radę. Wiktor książek Puchacz. Puchacz Michael Cox pisze, a potem za niego grosik na ostatnie 20 minut. Dano 84 pisze, że puchacz. Miszał Szyjelski, że puchacz nie. Jerzy Sar Sarad, że bereź zdecydowanie, więc naród jest podzielony i pewnie wszyscy wierzą, że jednak. Ranek da, da radę, więc czytam dalej, co piszecie. A Paweł, w takim razie, czy ty byś coś zmieniał oprócz wspomnianego Bartka Salomona w Kadrze, na Merswalium? Znaczy, jeżeli chodzi o Bartka Slisha, ja z nim chwilę rozmawiałem po, po meczu w strefie mieszanej. Przede wszystkim mnie interesowało to, czy nie miał problemu z tym jetlagiem, czy, czy on mówi, że lot miał późno i, i generalnie było wszystko w porządku, więc bardzo szybko się przestawił, a, a po prostu też mówię, a czemu tak mało się włączałeś do, do przodu? On mówi, no takie miałem zadanie, miałem asekurować tę przestrzeń przed środkowymi obrońcami, więc to... Często, jak my postrzegamy występ danego piłkarza, to powinniśmy jednak porównać do tego, jak on później, jakie miał zadania od, od trenera. tak, bo, bo dla dziennikarzy, dla kibiców on może zagrać słabo, a, a dla trenera zagra bardzo dobrze, tak, bo się wy, wywiąże ze swoich zadań. Ten drugi znak zapytania to, to ja sobie stawiam jednak w głowie przy Karolu Świderskim, ale to jest jednak też piłkarz, który, no mówię, z Walią ma statystyki bardzo dobre, a do tego dochodzi to, że on jednak haruje też w defensywie. To nie jest napastnik taki, który gdzieś udaje, pozoruje pressing, tylko on naprawdę dość zgrabnie, dość inteligentnie się przesuwa w tej pierwszej linii. Też często gdzieś tam wyłączając te linie podania, odcinając możliwość stoperą grania do, do szóstki czy, czy do ósemki. Więc no tutaj to jest ten drugi znak zapytania, ale jednak największy jednak w przypadku jest Jana Bednarka, w przypadku Karola Świderskiego zdecydowanie, zdecydowanie mniejszy. To jest pytanie... Co, czego oczekuje Michał Probierz? Bo jeżeli Michał Probierz oczekuje, że będziemy szukali dośrodkowań w pole karne i, i tam będzie potrzebował dwóch wież, no to wtedy wiadomo Adam Buksa. Ale jeżeli mamy grać w średnim pressingu i jednak żeby to było taki no, z takimi długimi fragmentami, najpierw my, później oni, później znowu my, później znowu oni, no to wtedy, wtedy Karol Świderski. No pytanie jaki scenariusz na mecz obierze po prostu selekcjoner? No też trzeba pamiętać, że zmiany mogą nam pomóc w tym meczu i taki Karol Świderski z ławki. Ja bym na przykład bardziej widział Karola Świderskiego z ławki. I takiego buksę właśnie od początku, żeby trochę podmęczyć tego rywala. Ale to całkowicie mówi, no jednak ta współpraca Świderski-Lewandowski, no pierwszy raz może coś nie wyszło, no ale od razu to orać. No tutaj kwestia tego Bednarka faktycznie najbardziej rozpala ale wiecie jak jest Michał Probierz, jak teraz ogląda wszystkie te programy w wolnym czasie nasze, inne konkurencji, słyszy o Bednarku, to mówi: "Nie, no ja im wystawię tego Bednarka". Ale wiesz co, my jeszcze w tutaj sposób. zastanawiamy się nad Świderskim, a pytanie, czy Michał Probierz za chwilę nie wyjdzie z założenia, że zagęści środek pola i zdajmy Świderskiego wpuści w to miejsce na przykład Sebastiana Szymańskiego, czy gdzieś Jakiegoś partnera do Bartosza Slisza, żeby zareglować też te, tą przestrzeń pomiędzy szóstką a, a ósemką. I, I mówię, no to, to pytanie jaką koncepcję będzie miał Michał Probierz, bo być może będzie chciał budować po prostu Roberta Lewandowskiego, Zielińskim plus Szymański, czy właśnie Piotrowski. Chyba na pierwszy mecz, jak dobrze pamiętam, z czym Pami owczymi, wyszliśmy na dwie szóstki i na dwie dziesiątki. Tak. Czy, czy tak. Pytaliście też o tego Pawła Wszołka, no to sprawdziłem, że to był mecz właśnie z wysłami owczymi domowy. Ten, wtedy Fernando Santos jeszcze prowadził naszą reprezentację. Tutaj macie kilka ciekawych propozycji do tego składu, bo Mateusz Górzyński nawet rzuca, a może Moder na wahadło, czyli taki styl ala Brighton, bo grywał przecież jako lewo wahadłowe, ale to wtedy Michał Probierz mocno by zaskoczył w takim spotkaniu. Jan Kowalski, Moder za Slisza. No chyba nie w takim meczu, jednak potrzebujemy kogoś od tej, tej wariacji, czy cechach defensywnych, który będzie bardziej się skupał, skupiał na takim nawet, bo ja też taką tezę uknąłem po meczu z Estonią, że co by nie mówić, to Bartek Sliż uważam świetnie zamyka przestrzenie i też nie daje możliwości gry posyłania prostopadłych podań i to jest typowa praca, której często nie da się zauważyć, no bo wiesz, no on stoi tam, gdzie ma stać. Jak nie będzie tam stał, to wtedy zauważymy, że go tam po prostu nie ma. No tak, nie mówimy jeszcze o Kubie moderze, no bo to jest jeszcze, moim zdaniem, za wcześnie, ale to taka alternatywa na pewno będzie ciekawa. No i Kuba Piotrowski, to jest piłkarz, o którym dzisiaj w ogóle nie dyskutujemy. Jakby... Pewnie, Tak, 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 to jest Pewniak, to się stał Pewniak i co by nie mówić, no Michał Probierz po prostu trafił z tym składem, jeżeli chodzi o o nie Pewnie wiele osób się łapało za głowę, jak zobaczyło ten skład. Dlaczego właśnie Kuba Piotrowski, a nie Sebastian Szymański? Bo, bo przecież strzela w Turcji, a tutaj Michał Probierz idealnie dobrał te, te proporcje. Więc, więc no myślę, myślę, że tych zmian jednak nie będzie, nie będzie dużo. Nie biorę pod uwagę zmiany ustawienia. Yy, wiem, że chyba Wojtek Kowalczyk klamawiał, że skoro tam Kiwior jako lewy obrońcę w Arsenalu, to daje no jeszcze mu ustawienia, no. Nie, nie no, nie no tak, to, tak to chyba nie będzie, ale, ale no, Michał, Michał Probierz wyraźnie już mówi, że tą trójką chce grać i raczej wyklucza tutaj inne takie wariacje. Michał Gdańsk, cały czas czytam, co piszecie na czacie, macie ciekawe, bardzo przemyślenia, zresztą jak zawsze, tylko ja nie zawsze prowadzę, więc nie zawsze okaże się do tego odnieść, bo też piszecie modę. Bednarek Michał Gdańsk, po tym jak powiedział, że po przerwie w meczu z Mołdawią myślał już o wakacjach, nie powinien nigdy być brany pod uwagę w kontekście kadry. No i też Jankowicz często obrywa, bo teraz widziałem wypowiedź też jednego z ekspertów. Ale ja go tu wezmę, bo jakby raz, że chyba nie hmm. mówi tylko o sobie. Tylko eee... chyba wyczuł co się dzieje w zespole. Tak, po przerwie tak, tak. No, w no, nie nie mówił, że ja, tylko po prostu zespół. I no Jan Bednarek y, czy chce, czy nie, mi się kojarzy po prostu z tym ciągłym przepraszaniem, więc można tutaj się śmiać, że, 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 że takie jest skojarzenie. Ale z drugiej strony też ja zawsze cenię, że ci piłkarze wychodzą, bo niektórzy to wiecie, gdzieś tam się pochowają, kto tak. A jest, ale w ogóle to jest fajny pomysł gdzieś tam na, na social media, żeby wrzucić taki filmik, jak piłkarze. Jana... Nie jak piłkarze wychodzą po meczach reprezentacji Polski, bo są różne ciekawe my wiecie co, ja mam inny pomysł, jeszcze kompilację Jana Benarka. Przepraszam, 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 przepraszam. <grym> tak. więc... Pytacie mnie, jak często chodzę na siłownię, więc to odniosę się na czacie. Nie <grym> będziemy tutaj robić prywaty w tym programie. Mamy sądę właśnie o tym, o czym rozmawiamy teraz przez ostatnie minuty. Jeśli Frankowski nie będzie zdolny do gry, powinniśmy postawić na Puchacz, Berszyński, Grosicki, Wszołek. To jeszcze jest propozycja Sebastian Szymański, ale wydaje mi się, że po... Tym nieudanym mariażu Szymańskiego i Paulo Souzy na bok, na wahadło w meczu z Węgrami. No to chyba te, z tego już się wyleczyliśmy, żeby Sebastiana Szymańskiego tam stawiać. Człoko taki kiwasz na nie, no, nie. Ja to nie widzę tego, chyba żebyśmy tak ultra ofensywnie wyszli. On no, ja już zagrał jeden mecz z Węgrami. 129 głosów, cały czas te głosy rosną. Jakoś głosów nie, się. może bardziej gdybyśmy czwórko, jako skrzydłowy, no to tak, ale jako, jako wahadło to nie, 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 nie widzę kompletnie. Może wiecie co, tak się zastanawiam, ale to też nie wiem, czy. czy Jak już tak idziemy w takie odpływamy do Kuba kiwior na, na wahadle, też przecież jako. Jako lew, bo też lubi Ojej. się włączać, ale z drugiej strony on bardzo fajnie jako środkowy obrońca gra tak naprawdę nowocześnie, bo on i podwaja, i często włącza się, jest z, y, dość często obecny na połowie przeciwnika. On nam daje możliwości rozegrania i tej, tej ofensywy, kiedy nagle środkowy obrońca gdzieś się pojawia. Już na nie połowie. przesuwajmy tak, tak nie, nie, środkowego obrońca takie... na wahadło. Ja Był wiadomo, taki chyba jeden turniej, co wyszliśmy na, na... pierwszy mecz sześcioma czy na, siedmioma takimi. No nasze prawo tutaj, którzy... żeby się pobawić takimi, ale. Ale chyba no, selekcjoner będzie się trzymał i właśnie może to, co, co Paweł mówi: skoro Zalewskiemu idzie na tej lewej, to nie zmieniamy i szukamy, sztukujemy do prawej. No bo tutaj chociażby nie, nie wywracać od razu do góry nogami, tylko do. do Maryja udało się coś, i to trzeba te, też Michałowi Probierzowi oddać, że On zbudował kilku piłkarzy. Zalewski w krótkim czasie. Nigdy wcześniej tak dobrze w reprezentacji nie grał jak na tym ostatnim zgrupowaniu w poprzednim roku. No i w meczu ze Staniemu najlepszy na boisku. Kuba Piotrowski to jest też absolutne odkrycie. Michała Probierza, bo, bo to też jest piłkarz, który taki no, dość nieoczywisty i stał się dzisiaj, o czym mówimy tutaj wszyscy zgodnie, no pewniakiem do, do miejsca w pierwszym składzie. Kuba Kiwior wysyłał wcześniej sygnały, ale też dopiero za kadencji Michała Probierza no, wskoczył na takie obroty, że tylko trzeba bić, bić brawo i, i tak naprawdę to, to już odstęp, znaczy na przestrzeni pięciu meczów, tak? Probierz prowadził 2-2-1. Na przestrzeni pięciu meczów no, masz trzech gości zbudowanych, więc to jest tak. coś, co trzeba naprawdę ja bym jeszcze właśnie chodzi. powiedział, to ta współpraca jest. Jest Kuba Kiwior z Nikolą Zalewskim. Jest taki zalążek tego. Ja mówię o ofensywie, nie? bo Kuba Kiwior naprawdę zwróćmy na to uwagę, tak, jak on często wprowadza piłkę, jakie to jest dla nas. A finalizacja mu nie do końca może wychodziła, bo dwa razy miał takie sytuacje, ale. idzie, to jest idzie? idzie ogóle, tak. jaka to jest też dezorientacja dla, dla rywala, więc może właśnie już takiej, skoro mamy tą lewą, taką jakąś nić porozumienia zbudowaną, Michał, probież tam nie będzie. Nie będzie zmieniał. No tak, tak wielokrotnie się mówi w kontekście pracy w kadrze, że ważne są te automatyzmy. Już nie będę wracał piszczek Błaszczykowski, to nam się trafiło i z tego żyliśmy, hmm. tym się żywiliśmy, ale tutaj, jak już coś zaczęło nam kiełkować, to, 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 to czemu to zmieniać? O, Patryk Wrubel pisze: Ja widzę w kardi w Buksa. od początku, co wy o tym myślicie. Właśnie o tym rozmawialiśmy kilka minut temu, więc sobie odwiń, a my czekamy, bo już właściwie w tym momencie powinna zaczynać się konferencja. Jeśli dobrze kojarzę, Bartosa, Bartosza, Slisza i Nikoli Zalewskiego, więc czekamy na dwóch naszych reprezentantów. To jeszcze zanim może przyjdą, takie pytanie do Was: chyba, pewniaki do pierwszego składu. że oczywiście my rozmawiamy w kontekście, co my byśmy zmienili, co może Michał Proby zmienić, ale tutaj chyba selekcjoner nam się wysłał dwóch pewniaków, tak jak to miało miejsce być może wczoraj, czyli kiedy był Karol Świderski i Kuba Piotrowski. Ale z drugiej sobie. strony był Kamil Grosicki chyba przed Estonią. Tam. A widzicie, tak z nami zagrał nie, nie wyszedły na, na boisko I, i tutaj, ale a propos tych dzisiejszych nazwisk to absolutnie jestem, w sensie gdybym ja był selekcjonerem to bym na nich, na nich postawił I, i na Świdra też bym przecież. E, nie wiem, mamy czas żeby opowiedzieć taką anegdotę. No, anegdotę no, zawsze mamy Michał, czas. Oprobisz, to też jest, on uwielbia zabawę w kotka i w myszkę. z z dziennikarzami, z rywalami i taka mi się przypomina historia z Grecji, jak grała Jagiellonia z Rysem Saloniki. On się kazał zderzyć tam kilka minut przed treningiem, zdaje się Hermes z kimś, nie wiem czy nie z Marcinem Burchardem. Generalnie dwóch podstawowych piłkarzy. W tym planie, o tym planie wiedział Michał Probierz, ta dwójka. I chyba wszyscy. I, i rzeczywiście Agelonia tam trenuje. Oczywiście, niby stadion jest zamknięty, a tam obserwują gospodarze, kto te ma koszulki, narzutki. No i nagle Bach, zderzenie tego właśnie Hermesa, zdaje się, z Marcinem Burchardem. Burhard Koledzy się złapali za głowę, bo to nie podnoszą dramat. się z tej murawy. Tak, oni w ogóle wyjął tutaj. Fizjo w ogóle też podbiegli. No i co się okazało. Zeszli oczywiście kulejąc z boiska. Tutaj wielki dramat. No i wszystko to był blef Michała Probieża, o którym wiedzieli tylko ci dwaj zawodnicy. Greco oczywiście złapali się na to, bo gazety nawet napisały, że tam pozbawienie dwóch, dwóch liderów, Jakelonia, więc nie ma szans. Michał Probierz kocha takie gierki. To są te zamknięte treningi. Wtedy, kiedy wszystko dzisiaj, wypływa. Dzisiaj nie ma, Dawid, dzień. zamkniętych treningów. Oj, znam, są. No, okay. no, mamy jeszcze jedną właśnie, a prawie jest my, my też jesteśmy spryciarzami, bo, bo przecież jeżeli, kiedy grała kadra Grecji Fernando Santosza w Legionowie, to my też ją monitorowaliśmy. Grecy wiedzieli, że są gospodarze, kazali wyłączyć monitoring wokół stadionu Legionowi, kazali wszystkich wyprosić w ogóle, nawet nie ma tutaj ochroniarzy, nie potrzebujemy. Ale my daliśmy taką kamerkę mini Green Keeperowi, który, który musiał hmm. być, tak? I on tutaj rejestrował wszystkie, wszystkie stałe fragmenty, bo chodziło tylko o stałe fragmenty Grecji. My rzeczywiście mieliśmy nagrane te stałe fragmenty, powstał w ogóle taki cały raport, ale nie wiem co Franciszek Spuda zrobił z tym raportem. Plotka Karny głosi, że, z... <noise> że poszły do, po prostu do kosza na świecie, ale byliśmy hmm. przygotowani. Zero zaskoczenia, jeśli by było. No jest małe opóźnienie, miejmy nadzieję, że nasza kadra nie będzie opóźniona wali, bo była opóźniona w Walii i byłoś po zawodach w pierwszych minutach. Więc... Ale to też jest ważne, co mówisz, no bo ta kadra jeszcze. W tym poprzednim roku dużo, wielokrotnie się też spóźniało, Oj. jakby tak, no mówimy o tym meczu z, z Czechami. Jakby to wejście, wejścia w mecze, kiedy, kiedy no to będzie ważne, żeby pilnować, bo my tak naprawdę nie wiemy, jak ta kadra zareaguje. Dzisiaj uchwalimy za mecz ze Estonią, że, że fajnie w ofensywie, ale ona nie była jeszcze tak naprawdę taka, ta, taka przyciśnięta, jak w tych eliminacjach, kiedy Michał Probierz jeszcze nie był selekcjonerem. Ale wielokrotnie ta kadra nie potrafiła sobie poradzić z takim niekorzystnym przebiegiem zdarzeń i to jest dla mnie taka też zagadka, jak tutaj się się odnajdzie, bo, bo jak zobaczymy rywali za kadencji Michała Probierza Wyspy Owcze, Mołdawia, Czechy, Łotwa i Estonia no to znam mocniejszych rywali. No i tutaj też jest dla mnie zagadką, bo czy będziemy odpukać... Odrabiać wynik? Tak, potrafili, potrafili to znaczy zrobić. Czy w ogóle jak wyjdziemy, czy wyjdziemy na takim mentalu jak ze Stonią, że wychodzimy po swoje, no tak, jesteśmy to... nakręceni, czy jednak spokojnie będziemy czekać na to, co zrobi na dzień dobry przeciwnik i, i będziemy dopiero reagować na to, co się, co się będzie działo? Czy ci piłkarze po prostu też mentalnie... No wiadomo, bo trzeba pamiętać o tym, że jednak w eliminacjach mimo tego katastrofalnego występu my w październiku jeszcze mieliśmy wszystko w swoich rękach. Wystarczyło zrobić 9 punktów w trzech ostatnich spotkaniach, bo tak się inne mecze ułożyły. Przenosimy się Paweł teraz już od razu do naszych dzisiejszych bohaterów. Na ostatniej konferencji reprezentacji Polski przed wylotem do Walii na mecz finałowy Barażów o awans do Mistrzostw Europy. Z nami są dzisiaj Nikola Zalewski oraz Bartek Sliż. Możemy od razu przechodzić do zadawania pytań. Proszę Błażej. Dzień dobry, panowie. Barzył Kaszewski. Meczyki może na początek pytanie do Nikoli. Nikola, dwa i pół roku temu debiutowałeś w reprezentacji polskiej. To już jest kawałek czasu. Zdążyłeś rozegrać kilkanaście spotkań. Natomiast w czasie tego w tym czasie no, różnie to wyglądało ze twojej strony. Zawsze postrzegaliśmy cię jako wielki talent, ale czekaliśmy aż odpalisz. Teraz pytanie. No, ostatnie te mecze rzeczywiście są twoją taką mocną zwyżką. I chciałbym zapytać, jakie są twoje odczucia? Ty, czy ty czujesz, że jesteś takim coraz bardziej istotnym ogniwem dla drużyny? Czujesz się po prostu ważny? Tak, tak. To na pewno dobry moment dla mnie. Wiem o tym. Ale wiem też, że muszę jeszcze, jeszcze pracować, żeby żeby pomóc drużynie, i, i żeby teraz na przykład, żeby wygrać ten, ten, ten mecz z Walią. A powiedz, Grena, na którym wachadle preferujesz bardziej? Prawe, lewe, czy czujesz się dobrze tu i tu? Zakładam, że tam, gdzie trener powie, tam zagrasz. Natomiast takie twoje odczucia, jak ty czujesz się najlepiej? Ja, na pewno lewa strona to, to moja, moja lepsza strona. Ale jak pan powiedział to, gdzie trener powie, to zagram. Tak się domyślałem. To jeszcze zapytam się o twoją sytuację w Romie. Jak wiemy, tych minut jest stosunkowo niewiele w ostatnim czasie. I chciałem zapytać, czy to ma jakiekolwiek przełożenie na to, jak czujesz się na reprezentacji, na to, jak czujesz się w trakcie spotkań z orzełkiem na piersi? Bo okazuje się, że niekoniecznie ma to przełożenie, że w klubie grasz niewiele, ale jednak przyjeżdżasz tutaj i wygląda to dobrze. Tak, tak. Jak, jak powiedział po meczu Piotrek Zieliński, to on też mało gra w klubie, ale, ale widać, że forma jest, czyli e, treningi są, są dobre, są mocne i forma jest. To może teraz pytanie do obu panów, do Bartka też. Których zawodników reprezentacji walibyście byście wyróżnili najbardziej, tych których być może kojarzycie gdzieś z tej wielkiej piłki? Takie nazwiska, które przychodzą jako pierwsze na myśl. Dzień dobry. E nie, ja myślę, że, że ja bym nie wymieniał poszczególnych nazwisk, tylko po prostu drużyna wali. To jest bardzo, bardzo dobra drużyna, dobrze zorganizowana i w defensywie i potrafiąca grać na, w kontrataki, więc myślę, że będziemy bardziej na to gotowi. Więc tak jak powiedziałem już wcześniej, ja bym raczej tutaj nie wymieniał nazwiskami. Kola, podobnie? Tak, tak. Okej, okay, dziękuję. I proszę, Adrian. Dzień dobry, tvn 24 Trymink. Bartosz, będę miał do ciebie pytanie odnośnie tej gry we wtorek. Mecz z Walią, to teraz obecnie najważniejszy mecz przed wami. Jak byś mógł właśnie rozwinąć te dobre i słabe strony drużyny walijskiej? Bo wiem, że już na pewno jesteście po kilku odprawach. Na co będziecie musieli zwracać uwagę, a gdzie będziecie mogli upatrywać właśnie swoje szanse na zwycięstwo? To pierwsze pytanie, dziękuję. Tak jak już wspomniałem wcześniej, że, że drużyna Walii to jest dobrze zorganizowana drużyna, która potrafi się dobrze ustawić w defensywie, bloku defensywnym, która gra w 3-4-3, potrafi grać na kontrataki, więc e, musimy być na to gotowi. Mają szybkich zawodników, którzy potrafią się obrócić z piłką, którzy mają dużą jakość piłkarską, e, ale myślę, że też w dużym stopniu powinniśmy się skupić na swojej grze, e, ponieważ e, może z mniej, mniej, mniej wymagającym rywalem ze pokazaliśmy, że, że potrafimy dobrze grać w piłkę e, i też musimy to udowodnić w następnym, w następnym spotkaniu. E, no i myślę, że u nas to też kluczem do, do sukcesu będzie taka, taki kolektyw w defensywie i stwarzanie sobie sytuacji, żeby nasi napastnicy mogli jakąś sytuację wykorzystać i koniec końców cieszyć się zwycięstwem. Dziękuję. I drugie pytanie. Jak ty się czujesz po przejściu do Stanów Zjednoczonych? Jak sobie poradziłeś właśnie z tym jetlagiem? Czy wszystko tutaj jest ok? No i czy cieszysz się z tego właśnie, że udało ci się zaliczyć super transfer i występujesz teraz na boiskach MLS? Dziękuję. Tak, jestem bardzo zadowolony z tego transferu, za mną pierwsze dwa miesiące, więc wydaje mi się, że to co najlepsze to jeszcze przede mną, Liga dopiero się rozpoczęła. Jeśli chodzi o ten jetlag, no to wydaje mi się, że udało mi się go w miarę ominąć. Miałem też przygotowany plan z klubu, który pozwolił mi dobrze się dostosować, żeby, żeby skupić uwagę też na, na odżywianiu i na, na dobrym śnie jeszcze w samolocie. Miałem też zapewnioną bardzo, bardzo dobre miejsce w samolocie z, od PZPN-u, więc nie miałem na co narzekać, tylko, tylko tak naprawdę spakować się, przygotować się i, i, i przyjechać na zgrupowanie. No, i myślę, że to tyle. Dzień dobry, panowie. Krzysztof Wilanowski, Radio Z. Pierwsze pytanie do Ciebie, Nikola. Ty miałeś już okazję zagrać przeciwko Walii. Pewnie bardzo dobrze pamiętasz ten mecz, tak zakładam. Które elementy gry z tamtego spotkania powtórzyłbyś, a które wyeliminował z naszego kolejnego meczu? Nie no, na pewno pamiętam, że to był bardzo wyrównany mecz. Wygraliśmy 1-0, ale, ale myślę, że zagraliśmy bardzo dobrze. To był, to był bardzo, bardzo dobry mecz. I znaczy, tak nie wiem, co, co, co tutaj odpowiedzieć, bo, bo myślę, że mamy teraz bardzo dobrą formę. i Chcemy, nieważne jak, ale chcemy tylko wygrać ten mecz i pojechać na Euro. To teraz dla równowagi pytanie do ciebie Bartek. Dotarły do nas informacje, że byliście dzisiaj w kinie. Możesz zdradzić, co to był za film i czego polecasz? No Może to niech, niech to zostanie naszą tajemnicą. Jeszcze, jeszcze Błażej. To jeszcze Bartka dopytam, tak jak wspominaliśmy, grasz w MLS-ie, chciałem zapytać, czy możesz już nam powiedzieć o jakichś różnicach, jakie są między Ekstraklasą, a grą w mls tak z perspektywy środka boiska? Myślę, że po tam dwóch, trzech tygodniach zauważyłem, że, że na treningach na pewno jest większa agresywność i taka w doskoku, więc to na pewno mnie troszkę tak zdziwiło, bo myślę, że Ekstraklasa też pod tym kątem jest w miarę, w miarę dobra. Myślę, że też z boiska widzę różnicę taką, że w mls jest bardziej skupiona takie defensywa, ofensywa. Nie ma można powiedzieć takiego momentu przejściowego, że w środku jest dużo, dużo więcej miejsca, a w Ekstraklasie można powiedzieć, że, że ta, ta gra bardziej jest skupiona w jednym terenie. No i wydaje mi się, że jak grałem też w Legii Warszawa, to jest, to jest zespół, który dominuje zawsze w tych meczach, więc. Te, Szczerze mówiąc, 190% 90% dużych w ekstraklasie cofa się do tyłu i, i czeka na kontrataki, a w MLS-ie wydaje mi się, że ta gra jest bardziej otwarta i każdy zespół jest nastawiony na ofensywę i zostawia kilku zawodników w defensywie. Pytałem wcześniej Nikole, czy preferuje lewe, prawe wahadło, to teraz Ciebie zapytam, czy wolisz grać jako jeden, jedyny środkowy, defensywny pomocnik, czy wolałbyś mieć partnera o podobnej charakterystyce, żeby grać na dwóch środkowych? Oczywiście jak ten rozkaże, tak zagrać. Natomiast jak Ty byś tak preferował indywidualnie, jak się lepiej czujesz? W Lagi graliśmy na, na dwóch, można powiedzieć, takich środkowych pomocników i miałem większą swobodę w ofensywie. Można powiedzieć, że mogłem grać bardziej box-to-box, box, a jeśli chodzi na przykład o mecz z Estonią, to bardziej byłem tym defensywnym pomocnikiem, który musiał trzymać środek i łączyć tą, powiedzmy, defensywę z ofensywą. Więc to tak naprawdę zależy. Ja czuję się. Wydaje mi się trochę lepiej, gdy, gdy mogę grać u boku kogoś, ponieważ właśnie mogę się włączyć bardziej w ofensywy, pokazać gdzieś tam swoje umiejętności w ofensywie, ale tak naprawdę to wszystko zależy od taktyki, dostosowanej też czasami podrywala. No więc myślę, że to zależy po prostu też od spotkania. No to właśnie jeżeli chodzi o te założenia taktyczne, cele, jakie trener na przykład będzie stawiał ci indywidualnie, czy już rozmawiacie pod kątem wali, jaką widzi twoje zadania, czy one będą różnić się znacząco od tych, które były ze Stonią? Jeszcze nie mam pojęcia, czy zagram, ale. ale... E... Mam nadzieję, że tak będzie, ale nie, myślę, że, myślę że, do tego, że, że do tego momentu jeszcze nie doszło i takie założenia jakieś dokładniejsze na ten mecz to jeszcze przede mną. Dziękuję. Dzień dobry, Kasper Hojnowski, Polska Piłka Pelnia. Mam pytanie do Nikoli. Nikola, ostatecznie ta bramka na 4 do 0 w spotkaniu ze Stonią została zaliczona jako samobój Karola Meta. Także czy ten mecz z Walią to jest Twoim zdaniem najlepsza okazja, żeby wreszcie zdobyć tę pierwszą bramkę w reprezentacji Polski czy mógłbyś sobie wymarzyć lepszą okazję? No, tak, na pewno, ale jak już powiedziałem, to e, dla nas bardzo ważny mecz, żeby pojechać na euro, czyli skupiamy się tylko na, na zwycięstwo i, i to koniec. mam takie pytanie, czy twoim zdaniem ta dobra gra w reprezentacji może ci pomóc w zdobyciu miejsca w podstawowym składzie w AS Romie? No to, to, to nie wiem, zobaczymy, prawda też, że tutaj gramy piątką z tyłu, w Romie gramy czwórką, czyli są inne pozycje, inne, inna gra, ale, ale mam nadzieję, że mój trener ogląda te mecze i, i zobaczymy. Dzień dobry, Dawid Szymczak, Sport.pl, też pytanie do Nikoli. Trochę kontynuując to poprzednie, bo mówisz, że jest forma, że ona się zgadza. Możesz powiedzieć, co zmieniło się w Romie po odejściu trenera Jose Mourinho, po przyjściu Daniela de Rossiego, bo miejsce w tabeli jest inne, ustawienie jest inne, ale wewnątrz chyba też jest troszkę inaczej. Wiemy, że Mourinho był dla ciebie bardzo ważnym trenerem, bo, bo on cię do, do Romy, do pierwszego zespołu wprowadzał i co może się wydarzyć w przyszłości. W tym sensie, na jaką pozycję ty jesteś w Romie teraz szykowany, co możesz zrobić, żeby wejść do pierwszego składu. Czy miałeś taką rozmowę na przykład z trenerem, żebyś wiedział, co zrobić, żeby grać więcej? Dziękuję bardzo. Nie no, taką rozmowę jeszcze nie mieliśmy. Wiem, że teraz stawia na starszych, bo chcę na pewno wyniki, chcę zwycięstw i i stawiam na, na starszych, ale, ale wiem, że jak dostanę na pewno okazję, to muszę, muszę dobrze dobrze zagrać i i nic, teraz, teraz mało gram, ale, ale musimy jeszcze dobrze trenować, żeby, żeby coś pograć. Dzień dobry, Paweł, Rozek redakcja Głos Pokolenia. Mam pytanie ogólnie do Was, chłopaki. Jak myślicie, co jest najważniejsze i takie kluczowe w tym meczu? I ogólnie, jaki jest nastrój w szatni i czy jest mobilizacja? No, myślę, że nastrój jest dobry tak? Po, po ostatnim zwycięstwie i mam nadzieję, że przełożymy też to na, na kolejne spotkanie, żebyśmy też właśnie fajnie się cieszyli tą grą na, na boisku, a żeby tak powiedzieć, cudzysłowie, żeby to nie była męczarnia. Tak już wspomnieliśmy wcześniej, że to na pewno będzie ciężkie spotkanie. Tak jak Nikola wcześniej porównał do, do poprzednich spotkań, że to były wyrównane spotkania, na pewno ciężki teren. Ale tak jak ja też powiedziałem wcześniej, że taki kolektyw w defensywie i stwarzanie sobie tych sytuacji, żeby nie było ich jak na lekarstwo, tylko, tylko naprawdę ci napastnicy mieli też co do roboty. Ale takim, takim głównym to bym właśnie powiedział ta defensywa. Rozumiem, że Niko nic nie doda. Nie widzę więcej pytań, więc dziękuję bardzo za udział w konferencji prasowej. O godzinie 16:30 rozpoczyna się trening. Jego pierwsze 15 minut będzie otwarte dla mediów i będzie to ostatnia nasza aktywność przed wylotem do Wali. Dziękuję państwu bardzo i do zobaczenia. Aktywność przed wylotem do Walii, a ja już was pytam na czacie, na czym mogli być kadrowicze, na jakim filmie w kinie, bo się zastanawiamy, piszecie tutaj Gladiator, nie wiem czy to dałem w kinie, Krzyżacy, chyba tego też nie ma w kinie, ja sobie sprawdziłem repertuar, od razu mi się rzucił film Akademia Anatomia Upadku, raczej na to chyba nie posi na nasi kadrowicze, ale Biała Odwaga... To może już prędzej. Nie wiem, o czym są te filmy jeszcze. Bracia ze Stali, O, to dobrze brzmi, może na, na mecz Walią, Więc piszcie swoje propozycje, na co mogli pójść kadrowicze. Było pytanie, gdzie są dziennikarze, bo jest niedziela handlowa. Nawet nie wiedziałem, więc dobrze, że mi wspomnieliście, bo muszę iść zakupy zrobić. Niestety. A co będziesz kupował? Plus, no, ketchup muszę kupić. To wam <laughs> powiedziałem, zdradziłem, ale nie, nie robimy prywaty. Słuchajcie, no, o tej konferencji możemy powiedzieć dwie rzeczy. Na pewno była dłuższa. Zagotowałem chłopaków trochę. Ale dowiedziałem się przynajmniej, że Nikola Zalewski lubi grać i woli grać na lewym bahadle, więc to być może nam podpowiada, że gdyby Przemek pod nie zagrał, to będziemy szukać kogoś na prawe wahadło i wtedy może Bereszyński będzie bliżej, bo na naszej sądzie 813 głosów, 39% właśnie na Beresia. Czyli tak jak sugerowaliśmy tutaj kilkanaście minut temu, że skoro coś dobrze funkcjonuje, tak jak byśmy sobie przypomnieli tę konferencję prasową Michała Probierza z doniczką i z podlewaniem, no to tam już coś zaczyna kiełkować się z tej współpracy kiwior Zaleski i to jednak no... To należy pielęgnować, bo skoro coś wstaje, budzi się do, do życia, coś się rodzi, to, to trzeba po prostu o to, o to dbać no i, i liczyć, że to, bo to też jest taka szansa na zbudowanie tej współpracy na lata. Bo trzeba pamiętać, że to jest przecież zawodnik Nikola z 2002, tak, a Keewier jest 2000, więc to jest być może taka szansa, że nie wiem, tak jak mówił Łukasz wcześniej o tej współpracy Piszczu z Kubą na prawej stronie, która funkcjonowała przez wiele, wiele lat, no to tak być może na najbliższe 10 lat. To to właśnie tą lewą stronę tam sobie zarezerwują taką pieczątką Nikola Zalewski właśnie z Jakubem Kiwiorem. Ja bym się zastanawiał, kto miał dłuższe posiadanie mikrofonu, czy Błażej, czy, czy Bartek Slich, bo Nikola to tak bardzo szczątkowo, ale, ale Błażej tam wydawało mi się, że ekskluzji w ogóle ma. Że, ja tak, widzisz, że, 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 że jak że działamy ta pręż, wiesz, yy, Tak, dobra. z Nikoli to jest to, to, to taka cenna informacja, że on się dobrze czuje na lewym, natomiast. Yy, no Bartek Sliż, Bartek który mówił o takiej odwadze, mówiłeś, mówiłeś Dawid o tym filmie właśnie, związanej z odwagą, mi się kojarzy to, że Michał Probierz chce właśnie, żeby piłkarze byli coraz odważniejsi, to się przebija z tych jego przemów, to wszystko. Nie wystarczy powiedzieć, bo to wiadomo, bądźcie odważni, trzeba mieć jakieś mechanizmy, ale ja wreszcie widziałem taką kadrę, taką cieszącą się właśnie grą. Wrócę jeszcze do meczu ze Stonią, więc to może zaczyna tutaj nam wyrastać. Oczywiście teraz próba dużo, dużo, dużo trudniejsza, ale też. Ta kadra, bo jak ja widziałem Waliczyków, to oni też, no wiadomo, jeszcze będą u siebie, to oni, oni też podejdą, oni się rzucą. Oni też będą z takim entuzjazmem, jeszcze trybunem. My musimy odpowiedzieć tym samym, bo jeżeli będziemy kadrą z Pragi, czy z drugiej połowy w Kiszyniowie, Ojej. to nas nie ma, to nas wydaje, nie ma. Wydaje mi się, panowie, nie wiem, czy wy też to widzicie, że ta kadra ogólnie odżyła, że, nie wiem, Robert Lewandowski nie strzela gola w meczu ze Stonią, strzelają inni i nie ma na jego twarzy takiego smutku, że to ja nie trafiłem, a inni trafiali, tylko, nie wiem, widzę pierwszy raz od dawna być Tako może wiesz tak To jest jakby ten margines błędu jest tutaj już żaden. nie z Czechami za Michała probierze okej, okay, nie wygramy to są te baraże a tutaj już jednak yy... To, to jest mecz w ogóle, na który, o którym zadecyduje wiele czynników, bo to jest tak, Cezary Kulesza będzie. Nie oszukujmy się, bo, bo to jest dla niego też niezwykle ważne spotkanie w kontekście całej przyszłości Polskiego Związku Piłki Nożnej i tak dalej. To jest bardzo ważny mecz dla Michała Probierza na temat tego, czy będzie dyskusja na temat, aby on dalej prowadził te reprezentacje, czy nie. To jest niezwykle istotny mecz dla tych najbardziej doświadczonych zawodników, bo Kamil Grosicki przecież w niejednym wywiadzie w piłce nożnej również powiedział o tym, że on zdaje sobie sprawę, że być może marcowe zgrupowanie będzie jego ostatnim, jeżeli tutaj gdzieś się noga powinie i, i ten, ta przygoda reprezentacyjna, przygoda, to, to, to złe słowo, że ta piękna kariera reprezentacyjna zostanie w końcu zakończona i, i grubą kreską zostanie już napisane to słowo koniec, więc no tu jest wiele takich... Jeszcze taki... Paweł, ja bym dorzucił Wojtka Szczęsnego, który tak, mówi, tak, że tak. Tur jeżeli awansujemy, <laughs> chyba to mówił kiedy w ogóle no, nie brał pod uwagę, że nie awansujemy, ale to mówił, że to może być mój ostatni turniej, tak? No to co... co, co... Tu jest wiele, mnóstwo takich pobocznych gdzieś wątków, które się składają w jedną, w jedną całość, że no ten mecz naprawdę no może sprawić, że wiele sytuacji no, się same, same się rozwiążą, tak, bo, bo na pewno będzie gigantyczna dyskusja, tfu, tfu, jeżeli nie, nie awansujemy na, na Mistrzostwa Europy na temat Michała Probierze. Tak, dawno nie było tak ważnego meczu, chyba nawet od tego spotkania ze Szwecją, no bo zobaczcie, graliśmy z Francją, graliśmy z Argentyną, gdyby tam coś nie poszło, no z Francją nie poszło, no to żyjemy dalej, no nie wyszliśmy z grupy Życie, no znamy to bardzo dobrze za naszego życia, tutaj jak nie pojedziemy, też fajnie chłopaki w o piłce mówili, zapraszamy, wcześniej był program od 10 tej Tomka Wodarczyka, kto nie oglądał, polecamy, żebyśmy nie stali się taką Szwecją, która nie pojechała na, na Mundial i się posypało już do reszty i teraz muszą się odgruzowywać i żebyśmy też w taki korkociąg nie wpadli. Oczywiście tfu, tfu to co mówicie, bo, bo to jest, no kurczę, najważniejszy mecz dla całej polskiej piłki na ten, na ten rok i wszystko od niego zależy, a mogą być nawet karne przecież. Tak się a, Co o Norwegii powiedzieć? Ile ich? Tak. No ci to się zakopali a, mają, tak. już 20 lat temu. Tak? A, jaki mają yy, skład. Yy, no i ja mówię, zwracam uwagę na to jak ta kadra wyjdzie, z jakim nastawieniem, jak mi się podobała nasza kadra, kiedy już graliśmy z tym nożem ze Szwecją, to była taka kadra zdeterminowana, kadra która taka właśnie żywotna i pewna siebie, no, mi się wydaje, tak, no nie wydaje się tylko ta kadra była taka pewna siebie w tym meczu ze Szwecją, to było u siebie. Ja... To jakie mam największe obawy, to jeżeli odpukać nie ułoży się do meczu, będziemy mogli umieli odpowiedzieć, no bo to jest zawsze ta, ta, ta zagadka. Ten rok 2023 nas no, spędził właśnie w takie kompleksy, Kompleksy, tak, jeżeli chodzi o to, jak tutaj odpowiadać, bo nawet pamiętacie, my się nie potrafiliśmy przeciwstawić, odpowiedzieć nakręconej Mołdawii, która wydawało się, że już jest zrzucona, a jak zaczęli strzelać, to, to nasza kadra nie wiedziała o co chodzi, ale. Tutaj jutro przekonamy się nie jutro, tylko we wtorek, ile zbudował Michał Probysz, jeżeli chodzi o tą pewność siebie. No bo od pierwszego zgrupowania on mówił, cieście się, grą, błędy, ja biorę tam na siebie, to to wszystko. I jak się rozmawia z piłkarzami, to naprawdę jest inny Michał Probysz niż w klubie. On dużo daje takiej właśnie odwagi, ale jedno mówię, to, jedno to mówić, a dwa no to, to, to jednak trzeba też wypracować. Oni też muszą czuć zaufanie do niego dlatego mnie tak ucieszył ten mecz z Estonią, jeżeli chodzi o to taką wiarę, taką żywotność. żywotność. Łukasz, pojawiło się takie słowo, nie pamiętam, który piłkarz, ale w Migzonie powiedział po meczu z Estonią, że my tęskniliśmy trochę, trochę za sobą, no, tak jakbyś zapytał pewnie któregokolwiek reprezentanta w listopadzie po tych meczach, czy tęsknił za tą drużyną po październikowych meczach, to nie wiem, kto by wskazał, że, że tak, a tutaj jednak no widać, więc ta praca taka też pozabojskowa. gdzieś to musi funkcjonować, ta, ta grupa gdzieś cały czas Prawdopodobnie żyje gdzieś. To jest cały czas wzajemne tam nakręcanie się, budowanie. To nie jest tylko praca nad mentalem w trakcie zgrupowania i w trakcie przed meczami, po meczach i tak dalej, tylko no jednak ten okres od listopada do, do początku zgrupowania no też musiał być należycie wykorzystany. No tutaj Dawid Pawlak zwraca uwagę, nieważne, że gramy w wali, nasi jak chcą grać na tym euro, muszą wyjść agresywnie, twardo, jakbyśmy to my chcieli zagryźć, a nie oni nas. No tego na pewno potrzebujemy. Też Macie Głuczak na to zwraca uwagę, że. Jak my awansujemy, przejdziemy walię tam, to też się ta nasza kadra może tym jeszcze bardziej zbudować, no bo wtedy graliśmy ok, u siebie, tutaj Rosja nam trochę pomogła swoimi działaniami pozasportowymi, że z nimi nie graliśmy i no to, to będzie taki... Naprawdę może być reset trochę, biorąc pod uwagę to, co było i to co, to, co będzie. Tak, ale warunek jest właśnie, żeby nie być taką śniętą kadrą. Ten 2023 rok do kosza wyrzucamy i właśnie. No czym może nasza kadra się postawić walijczykom? No przecież my tam nie zdominuj nie będziemy mieli 70% posiadania piłki, nie wymieniamy nie wymienimy 800 podań. No musimy. Musimy odpowiedzieć im tym samym, czyli tą twardą taką grą, to czego w kadrze nam zabrakło, bo bez tego to my nie zajedziemy. Plus, no mamy tych piłkarzy. To się zaczyna, tak. Tak, teraz. tak, tak. Plus, mamy te szybkie skrzydła ofensywne, to, to, to się stało naszą siłą. Jeżeli wyjdzie Frankowski, mamy Piotra Zielińskiego, on no jest Robert Lewandowski. Ale, ale no podstawą jest to wyjść i odpowiedzieć tym samym Waliczykom, no bo, bo, bo ten, jak mówię, jeszcze raz wrócę, ale to był taki dla mnie wręcz wstrząsający rok, jak ta kadra się szybko posypała, jakby straciła te swoje największe a tutaj Michałowi Probieżowi. Nie udało się w pierwszych meczach tego odbudować. Ale teraz już jakieś zalążki tego są. No bo ta kadra się posypała w Pradze w dwie minuty właściwie i już odgruzowujemy się. No i później Kiszyniów. Kiszyniów. No i Kiszyniów jeszcze dobił, tak? gdzie wydawało się, że fajnie grasz, fajnie grasz, wygrywasz z Niemcami. Tak, robisz swoje. Dużo. Świetna pierwsza połowa, chyba najlepsza w ogóle w całym naszym roku ta w Kiszyniowie. No i... Bęk, bank. potem jeszcze była ta szansa Kamiński-Szymański, też mam to przed oczami. tak, Trochę mójżej podał Kamiński, szymi, też się trochę zabiegł, to może byłoby 3-1. No, a, by a pamiętajcie, tak jeszcze macie z Albanią wyjazdowy też, no dzieci Ojej, wiem, no, dzieci no w grosik dołożył też. A. To prawda. Słuchajcie, pamiętacie, kiedy Polska ostatnio z wynik odwróciła? W takiej sytuacji, właśnie, kiedy przegrywaliśmy? No to wam powiem. 1 czerwca 2022, Polska Walia. Wówczas Walczycy prowadzili po gol Jonathana Williamsa, 52 minuta, potem Kamek, 72 i Karol 85 dokładnie, pani we Pawle we Wrocławiu. Wrocławiu. Więc z tych analogii. Może się udać. Jest Jesz jeszcze jest jedna dużo. taka ciekawostka, że no my generalnie też nie wygrywamy zbyt wielu meczów na wyjeździe Ofer. z poważnymi rywalami, tak? Wyspowsze no tylko w zeszłym roku przecież. I Walia to jest jednak poważny rywal, więc oczkawe, skoro, skoro oczkawe. potrafiliśmy ich ograć w 2022 roku, no to teraz niech ta historia jeszcze raz zatoczy koło. No bo chyba wszyscy tak jak tu jesteśmy, tak jak wszyscy oglądacie ten program, to ściskamy kciuki za to, żeby, żeby jednak w w czerwcu emocjonować się meczami Polaków, a nie meczami innych, innych drużyn. Ja przeglądam ten repertuar cały czas i wpadł mi w film film z dżungli, misja ratunkowa. No, misja ratunkowa pasuje, grupa towarzyszy wyrusza w podróż, bo dalej sposób na ochronę dżungli przed niebezpiecznym złoczynicą. No, może można by to zmodyfikować. Widzę, widzę podobieństwo, bo misja ratunkowa to właściwie słowa, które idealnie pasują do Michała Probierza, no bo ta misja ratunkowa to jest też ratowanie skóry w cudzysłowie Cezarego Kuleszy, bo jak to się uda, no to prezes delikatnie, z głęboko odetchnie po tym, po tych wszystkich zawirowaniach, co się działo, więc... no zdecydowanie tak, jeżeli Michał Probierz ma się odwzajemnić Cezaremu Kuleszy za ten wyraz zaufania, to właśnie teraz w Cardiff, bo naprawdę, jeżeli... Jeżeli my tam odpadniemy, też pewnie zależy od stylu, no bo powiedzmy po rzutach karnych, a odpukać 4-0, no to będzie, będzie różnica w odbiorze. Yy, natomiast tutaj no, gra, gra toczy się o dużo większą stawkę, bo i spokój... No, I o duże pieniądze. I, i o duże pieniądze Pamiętajmy, i spokój, tak, spokój tak, o wokół pzp mhm. o, o pieniądzach, bo kasa, wiadomo, że to, co nas kręci w pewien sposób, jeśli chodzi o piłkę nożową, Ale o to wiecie nie jest Właśnie też kasa, oczywiście zawsze to jest policzalne i coś niepoliczalnego, czyli jakby, jakby, no, nasi ci młodzi chłopcy, którzy dorastają w polskiej piłce, no to oni też muszą mieć idoli z naszych, jak sobie włączą mecz, to jednak lepiej, że widzieli Roberta Lewandowskiego niż Niech innych napastników, to jest w ogóle kopniak dla całej, dla całej piłki. Ale to pam, pam, pamiętasz, pamiętasz na pewno to doskonale. Euro 2012, bum. Te wszystkie akademie komercyjne, no, znaczny wzrost dzieci uprawiających piłkę nożną. Euro 2016 to jest moment sukcesu polskiej piłki w XXI wieku. Znowu taki, taki bum. No to jeżeli mamy raz na 4 lata, czy teraz raz na, na 8 lat, powiedzmy, znowu gdzieś takiegoś takiego kopniaka dać, żeby. żeby no, od postaw to, to, to też słusznie, co o, czym, o czym powiedziałeś, no to, to, to zróbmy to po prostu. A przecież na konferencję prasową i faktycznie jeśli zdziwiło to Bartosza Slisza, to wydaje mi się, że nas, fanów Ekstraklasy, też coś zdziwi. Po dwóch, trzech tygodniach treningów zauważyłem, że tam, czyli w Stanach, jest większa agresywność. To nie powiedziałbym szczerze mówiąc, ale jeśli Bartek ma takie, takie opinie, to jak najbardziej. Bo Ekstraklasa te, też pod tym kątem jest w miarę dobra. W MLS nie ma momentu, że w środku jest dużo miejsca. W Ekstraklasie ta gra jest skupiona w jednym terenie. Grają w Legii, która zawsze dominuje. 90% dużym cofa się i czeka na kontrataki. W MLS wydaje mi się gra jest bardziej otwarta. Każdy zespół jest na na ofensywy. No to na pewno prawda, ale że większa agresywność. Chyba nikt nie spada. Jakoś tak jest. Może to jest związane. Nikt nie spada. Więc no to... ta, w tym sensie, to, no tak no to teoretycznie powinna być yy, niższy poziom. Tej agresji, no bo wiesz, nie idzie o życie, bo tak jak rozmawiamy, no wiecie, no jak ktoś spada z ekstraklasy, to za chwilę w klubie 30-40 zwalniają i niektórzy nie mają, nie mają na chleb, więc to potem bywa. E, Ale to, jeszcze bym, e, właśnie zwrócił uwagę, Paweł też mówił, kiedy była konferencja o tym, o tej metamorfozie. Bartka słysza, tak? No Paweł go, go zna, kiedy on przychodzi, to pewnie tak, tak wygadane nie był jak na konferencji, no. Olbrzymi taki proces y, i progres, jaki wykonał Bartek Sliż, z nim na ten temat rozmawiałem. Mówi, jak ty piłkarską oceniasz, kto ci dał najwięcej? I on na pierwszym miejscu wskazał psychologa, Kamila Wódkę. To, to było dla niego numer jeden, D numer dwa. Ty też pracował y, Bartek z... Kamilem, tak? Pracuje. No. Nawet, pracuje, tak, zaraz, prac, pracuje. Tak? Dwa Kostaruniajś i trzeci Żozułę. Żozułę pewnie by to odwrócił, że on jest numerem ale, jeden. Ale... ale jeszcze taki, wiesz co, Bartek wiem, że zaczął też treningi indywidualne, gdzieś tam sporty walki takie, gdzie przełamywał też swoje, swoje bariery i, i to, to wydaje mi się, że jego pewność siebie, taki no, w ogóle zyskanie ogólnej sprawności. On był sprawny, bo, bo pamiętam, że gdzieś w jakimś wywiadzie mówił, że on jeździł na zawody tam we w wielu dyscyplinach, bo generalnie w szkole jak ktoś jest sprawny, no to jeździ od biegów przełajowych po piłkę na, tak, na wszystko. I, I tutaj Bartek zisz też no, nad tym, i to wiemy, że sporty walki też jednak przełamują Twoje bariery, jakieś lęki, łapiesz pewność siebie, jednak czujesz, że, że to twoje ciało też po prostu daje radę, prawda? Więc duża taka metamorfoza, Bartka Slisza i dzisiaj mówimy o nim jako podstawowym piłkarzu kadry, ale naprawdę taka, duża, duża praca wykonana właśnie też z Kamilem Wódką, z Kamilem Wódką, który no też lata spędził z łukaszem piszkiem, więc to też ogromne, ogromne doświadczenie Kamila. Słuchajcie, no to co? Ostatnie takie, ostatnia prosta przed Walią. Hmm, myślicie, jak się ten mecz rozstrzygnie? Dla nas, nie dla nas, po dogrywce, bo ja mam taką czutkę, że tu chłopaki posiedzą w studio trochę dłużej. Macie Głuczak leci jutro do Walii, także prowadzący naszego fantastycznego formatu <grytanie> Kontra Warszawa. Mamy nadzieję, że przywiezie dobry wynik i, i pojedzie tam no, relacjonować naprawdę duże rzeczy dla polskiej piłki. No taki ostatni ważny mecz wyjazdowy. Nie wiem, czy to nie była Polska-Portugalia na, na Euro, gdzie były takie emocje karne, że też ten mecz decydował o historycznych rzeczach. Tu jeszcze mamy ostatnie mecze Polski z Walią. Wygląda to dobrze, więc panowie, no co wy czujecie? Jaką macie czutkę, jeśli chodzi o, o ten mecz? Jak on będzie wyglądał? Kto kogo? Kto pierwszy może uderzy? Kto się cofnie? Jest jednym mi. golem reprezentacji Polski, tak jak te mecze, które tutaj były przed chwilą. Okej, okay, ale w regulaminowym czasie gry. W tak? regulaminowym Czy czasie z... gry uważam, że Walijczycy będą nam chcieli oddać piłkę i szukać jednak swoich szans w tych fazach przejściowych, w kontratakach i stałych fragmentach gry. No Mówi o tym Bartek Slicha. My tak nie jesteśmy w tym mistrzami w zabezpieczaniu się przed, yy, przed kontrami. No, dla mnie ważne będzie, jak, jak kadra zacznie ten mecz. Czy będzie taka właśnie. To jest najpoważniejsza i próba od od miesięcy, no myślę, że od Mistrzostw Świata, bo to jednak mecze eliminacyjne to zostawiały ten margines błędu, no tutaj nie ma żadnego, więc, więc ja na to będę zwracał uwagę, też jakby ducho podpowiada, że jedną, jedną bramką wygramy. Ale też ważne będzie z jakim nastawieniem wyjdziemy i ważne będzie jak będziemy reagować na te niepowodzenia. Już nie mówię nawet o stracie gola, ale w ogóle kiedy Walijczycy też pewnie będą takie momenty, że oni przycisną jak, jak nasza kadra tam się będzie w tym odnajdywać, więc tak na to będę tak, zwracał i to uwagę. Tak, defetyzm. mam takie obawy, żeby po prostu nas nie nacisnęli, żeby to nie oni podostrzyli, żebyśmy po prostu też zaraz się okaże, że nas zaczną podwajać i my będziemy potrafili z tego wyjść, żeby stawić czoła tego, co tam będzie. Bo patrząc, nawet tak też robiliśmy power ranking, Radek tekst rzucił na, na meczyki, dość ciekawy na ten temat, jak to wygląda w porównaniu jednostek. No to jednostkami jesteśmy, można powiedzieć... Nawet nieco lepszy, no ale jednak w piłkę gra drużyna i to też może być taka kwestia drużynowa. Tu już na czacie przecie Wasze propozycje. Grzegorz L 3 0 Polska. Ojoj, to ale był chyba w środę dużo ludzi L4 rzuciło, tak kolokwialnie mówiąc, biorąc pod uwagę, jakby ten mecz się tak zakończył. Widziałem tutaj też 1-0. Była propozycja Patryk Gruber, wygramy 2-0 po niesamowitej batalii. No, 2-0 czyste konto tamto, to duża sztuka ze Szwecją się udało. Pewnie też potrzebujemy wielkiego meczu naszego bramkarza, bo to zawsze jak Polska, Husaria coś wygrywa, to nasz bramkarz musi do tego dojechać. To co panowie? Ty mówisz jedną bramką, tak? Też. Jednym golem. Jednym golem. To ja myślę, że po dogrywce awansujemy. Będzie horror i macie Łuczak wróci, przywiezie dobry wynik, tak jak inni nasi dziennikarze. Słuchajcie, to jeszcze na koniec sonda, tak? Bo widzę cały czas klikacie. 37 minut temu już 1200 głosów. Jeśli Frankowski nie będzie zdolny do gry, powinniśmy postawić na puchacz. 18%. Krosicki 30%, Paweł Wszałek 15%, Bartosz Bereszyński 37%. Więc naród chce Beresia, chyba przez to, że ma największe doświadczenie gry na tej pozycji. Nie liczymy Kamela Krosickiego i że dawał radę wielokrotnie na, na tej pozycji. To jest jakiś komentarz od Was? Zgadzacie się z tym, jak widzą to nasi widzowie? Podpisujecie się. Odpisujemy się, chyba tak. I dziękuję Wam bardzo w takim razie za ten świetny, piękny program. Oglądajcie inne nasze pozycje. Rano pogadajmy o piłce. Kto nie ogląda, zapraszamy do nadrobienia. Był tam gość z Łodzi. Między innymi jutro o godzinie 12.00 Błażej zaprasza na pigułkę wiedzy o tym, jak gra reprezentacja Wali. I oczywiście jutro też konferencja prasowa, już oficjalna, przedmeczowa, kiedy nasze orły dolecą do Walii. No i co? Do boju Polsko. Trzymajcie się, Paweł Głaszewski. Dziękuję. Piłka Nożna, Łukasz Onet, przegląd Dziękuję. sportowy, i ja ten program dla Was prowadziłem. Trzymajcie się dobrego dnia. Na razie.